Szanowni Państwo, te 10 minut mam nadzieję, że minęło i możemy wracać do dyskusji. Minęło, ale została mi wyłączona kamera i nie mogę włączyć. Panie Przewodniczący, czy ja teraz po przerwie mogę zabrać głos? Bo przed przerwą jakoś się nie udało. Do dyskusji wracamy, tak jak wspomniałem wcześniej. Chciałem tylko ze strony Państwa, żebyście Państwo nie próbowali ingerować w prowadzenie obrad, bo to ja prowadzę, a Państwo próbujecie przejmować rolę. No myślę, że to brak tej elegancji, o której Państwo mówicie, to no, chyba należy najpierw się siebie w piersi uderzyć, a później kogoś się obwiniać. Więc bardzo proszę, zachowajmy jakąś kolejność i merytorykę. Ponieważ została zablokowana... Kto nie ma kamery? Spróbuję zaraz coś robić tym kamerą. Proszę poczekać. Ja też poproszę o głos. Proszę bardzo, pan Piotr Krzysztofik. Myślę, że materiały państwo otrzymaliście wszyscy, zapoznaliście, a teraz dyskutujemy nad tym. Proszę bardzo. Tak, panie przewodniczący, no tak, otrzymaliśmy materiały. Ja jednak chciałbym się odnieść do sytuacji, która miała miejsce. Jestem troszkę tym zaskoczony. Zgłaszałem się, zwłaszcza jeszcze w kontekście słów, które teraz po przerwie pan przewodniczący wypowiedział o braku kultury. No odbieram to personalnie. Nie zauważyłem w swoim zachowaniu, zgłaszając się karnie do zabrania głosu, żebym jakąś popełnił niestosowny gest. No, podnosiłem rękę i czekałem na udzielenie głosu w swojej kolei. To jest pierwsza rzecz. Natomiast sprawa druga, no, pozwolę sobie zauważyć, że pan Jarosław Batorski chyba nie jako jedyny i również ja nie jako jedyny zauważyliśmy pewną niestosowność w formułowaniu tez przez pana Adriana Witczaka i chyba szkoda się stało, że nie skończyliśmy wówczas tamtej dyskusji. Pragnę zauważyć, podkreślić wręcz, że pan Adrian w duchu uczenia kultury pana prezydenta co do sposobu opuszczania obrad, no pozwala sobie na jakieś niestosowne w mojej ocenie sformułowania, niestosowne słowa, zdania, określenia, no to nie jest to zgromadzenie. Być może panu radnemu się pomyliły spotkania. No i no wyrażam dezaprobatę dla takiego zachowania, ale również wyrażam dezaprobatę dla takiego sposobu nieudzielania czy zabierania głosu przez pana przewodniczącego. Oczywiście szanując prawo pana przewodniczącego do prowadzenia obrad i sposobu prowadzenia tych obrad. Wydaje mi się, że to nie powinno było mieć miejsca w taki sposób. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, szanowny panie Piotrze. Ja nie w kontekście braku kultury ze strony pana, absolutnie jestem daleki od takich sugestii, tylko w tym, że po wyłączeniu, kiedy ja już ogłosiłem, że ogłaszam przerwę, pan mówi, to ja sobie sam udzielam głosu. Więc tylko w tym kontekście, żeby się państwo pewien poziom, no nie róbmy tego nawzajem, bo po co się nawzajem będziemy przegadywać i obrażać. Jak najbardziej, ja dyskusję otwieram. Dyskutujmy teraz dowoli. Nie chcę zamykać, ja mam czas. Ale no, jeżeli w jakiś sposób prowadzący ogłasza przerwę, a pan sobie mówi, że to my sobie sami głos udzielamy, no to troszeczkę myślę, że nie w tym kierunku powinniśmy iść. A teraz otwieram dyskusję. Dyskutujmy dowoli. Proszę bardzo. Pan... proszę bardzo, panie do pana przewodniczącego. Przepraszam. Czy pan mi udziela głosu, czy komuś innemu? Tak, co mówię, ja nie chciałem zadać ani nikogo innego. Jestem daleki od tego. Pan Adrian Witczak, proszę bardzo. Proszę panie Adrian. Panie przewodniczący, ja też na początku zacznę od tego, w jaki sposób pan tę dyskusję przerwał. I po przywróceniu tej dyskusji no, odniósł się właśnie pan do niekulturalnego zachowania. Przede wszystkim ja bardzo pana proszę, że jeżeli no, zarówno ja, jak i pan radny Krzysztofik zgłaszaliśmy się do dyskusji, no to takie przerywanie dyskusji poprzez ogłoszenie przerwy, to uważam i w moim przekonaniu właśnie to jest niegrzeczne. Ja absolutnie nie będę dalej tutaj wchodził w tę polemikę, którą rozpoczęliśmy, natomiast jednoznacznie stwierdzę swój pogląd, I jasno to powiem. Szanowni Państwo, TVP jednoznacznie mi się kojarzy z TVP PiS i tak czytam ten skrót. Dlatego tak będę to czynił nadal.
Jeżeli to Państwu nie odpowiada, trudno, będę to czynił nadal, dlatego że uważam, że właśnie TVP jest tubą propagandową partii rządzącej. Dziękuję. Ale myślę, że to nie jest tematem dzisiejszej obrad sesji. Ja kiedyś na początku, nawet chyba kadencji, też prosiłem, abyśmy my jako samorządy na poziomie gmin, powiatów, miast nie odnosili się do polityki wysokiej, no może nie wysokiej, ale na poziomie gdzieś Sejmu, Senatu, bo myślę, że my mamy tu wystarczająco dużo swoich miejskich i jak to się na poziomie lokalnym problemów. Nie powinniśmy w polityce tak daleko uczestniczyć, chociaż ona jest wiążąca pewnego rodzaju i takie te dyskusje zupełnie nie mające dzisiaj nic wspólnego z tą naszymi obradami, bo nie mające nic wspólnego. I po co to nawzajem teraz będziemy pół godziny na ten temat dyskutować, czy napis tam był, czy nie był, czy ja uważam tak. No, szanowni Państwo, no szanujmy się troszkę, a o przerwę to pan Adrian Witczak prosił, tą, którą na życzenie pana została ogłoszona, więc też nie rozumiem niezrozumienia z tego tytułu. Proszę bardzo, kto z Państwa jeszcze? Zgłaszam się, panie przewodniczący. Proszę, pan Michał Kucharski. Ja również. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pierwszy komentarz do pana radnego Jarosława Watorskiego. Uderzył pan bardzo mocno w pana Adriana Witczaka. Chodziło o ten TVP PiS, czyli rozumiem, że ta nazwa propolityczna się panu nie podoba. Przypomnę, że niedawno, kilka minut temu pan sam mówił o politykach Platformy Obywatelskiej. Panie radny, zawsze twierdziłem, że tu nie ma klubu Platformy Obywatelskiej, tylko klub Koalicji Obywatelskiej, więc po raz kolejny panu przypominam i tego się trzymajmy. I po raz kolejny przypominam, że bądźmy daleko od tej górnej polityki, zajmiemy się sprawami tutaj u nas na samorządu. Drugie pytanie, padło pytanie, czy jest pan prezydent obecny, więc ja też jestem ciekaw, czy jest pan prezydent obecny i to jest na ten moment moje pytanie i poczekam na odpowiedź, jeżeli będę miał później następne. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos panu Jarosławowi, zapewniam państwa, że pan prezydent jest obecny. Na temat dlaczego akurat nie jest zalogowany, wypowie się pani sekretarz za chwilkę i wszystko państwu wyjaśni. I ja chciałbym, żebyście państwo nie sprawdzali z tej obecności gości, których przewodniczący zaprasza. Bardzo państwa też proszę o uszanowanie. Zapewniam państwa, że jest obecny. Pan Jarosław Batorski. Dziękuję panie przewodniczący za głos. Ja z częścią wypowiedzi pana radnego Michała Kucharskiego się zgadzam, że nie powinniśmy tu przenosić polityki. Czasami to, że gdzieś to się zdarza, mi też się zdarza i może to rzeczywiście nie zawsze jest najwłaściwsze. Natomiast panie radny, to pan radny Adrian Witczak przeczytał tak, a nie inaczej. Natomiast co do tych kwestii dużej polityki. Każdy ma prawo propagować różne tezy. Ja nie uważam, że pan radny Adrian Witczak nie ma prawa takiej tezy, która jest tezą Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, no nie inaczej, tych nazwijmy to środowisk liberalno-lewicowych, to one posługują się takim nazewnictwem. Natomiast jeśli odczytuje stanowisko prezydenta miasta bądź jakiegokolwiek innego urzędnika, to powinien robić to precyzyjnie i jeśli jest to obraz braku szacunku do innych, bo być może jest ktoś, kto pomyśli, że może naprawdę tak było napisane. No nie wiem, no odczytuje stanowisko. Nie mówi, że odczytuje stanowisko ze swoimi komentarzami obarczonymi jego skrzywionymi bardziej bądź mniej poglądami politycznymi, które deklaruje, do których ma prawo. Nie, mówi, że odczytuje stanowisko prezydenta. No i nie może być zgody. Niezależnie co ja uważam, niezależnie co ktoś uważa. Panie radny, nie wyobrażam sobie, żebym odczytywał stanowisko radnego Michała Kucharskiego i pozwalałbym sobie na wrzutki, tylko odczytałbym literalnie, tak jak ono być. I tego nakazuje kultura i wzajemny szacunek. Nie sposób tego rozumieć inaczej i uważam, że jeśli w swoich swobodnych wypowiedziach pan radny Adrian Witczak posługuje się takim słownictwem, to ja mogę na to patrzeć z politowaniem, ale ma do tego prawo. Natomiast jeśli przytacza jakieś wypowiedzi bądź jakieś pisma, to powinien przytaczać je literalnie, a nie pozwalać sobie na takie wrzutki tego typu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja spoglądam, czy pani sekretarz jest, bo chciała zabrać głos przed przerwą. Jeżeli jest, to poproszę pani sekretarz. Tak, jestem. Proszę bardzo. Udzielam pani. Pan prezydent bierze udział w obradach sesji, ale równocześnie bierze udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich. Dziękuję. Dokładnie. Dlatego to, co zapewniałem pana radnego, akurat tak się złożyło, że jest w tym samym czasie, akurat online jest prowadzone jedno i drugie, nie sposób być w dwóch miejscach w jednym momencie, ale słyszę, o czym rozmawiamy. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma więcej głosu, to byśmy powrócili Ja mam głos, panie przewodniczący, ja mam głos. Ja bym chciał poprosić o głos. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, w związku z tym, co powiedziała Pani Sekretarz, bo to jest dość ciekawe, że Pan Prezydent bierze udział, co to znaczy bierze udział, czyli że słucha sesji, ale czy pytania możemy kierować i Pan Prezydent zabierze głos, czy dla Państwa bierze udział, to po prostu słucha tego, o czym my rozmawiamy? Bo nie do końca zrozumiałem, co Państwo macie na myśli, bierze udział. No poproszę Panią Sekretarz, bo czuję się, bo wiem, że Pani Sekretarz wytłumaczy. Proszę bardzo, Pani Sekretarz. Nie rozumiem pytania. Ja odpowiedziałam na to pytanie. To ja powtórzę pytanie. Bardziej zrozumiałam. Poproszę. Słucham Pani. Proszę bardzo. Pani Sekretarz, jeżeli Pani nie rozumie pytania, to zapytam jeszcze raz. W swojej wypowiedzi powiedziała Pani, że Pan Prezydent bierze udział w obradach sesji, jednak nie może być zalogowany, ponieważ uczestniczy równocześnie w innym spotkaniu. Czy mam rozumieć, że w związku z tym Pan Prezydent słucha naszej sesji, czy bierze udział, czyli czy może włączyć się w dyskusję, czy tego zrobić nie może? Czy w Państwa rozumieniu bierze udział, to jest słuchanie obrad, czy możliwość aktywnego włączenia? Czy to jest zrozumiałe, Pani Sekretarz? Nie powiedział, nie wiem dlaczego Pan mi wsadza w moje usta swoje słowa, niczego takiego nie powiedziałam, że nie jest zalogowany. Nic o logowaniu nie mówiłam. A ja na pytanie odpowiedziałam już. Dziękuję. Poproszę o głos, Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. Panie Przewodniczący, poproszę o głos. Proszę mi pozwolić skończyć, bo ja Pan uwielbia, jak ja rozmawiam, wtrącać się w głosy Pani Radnej. No i prosiliśmy o jakąś kulturę, Pan mnie uprzedzał, że kultury nie mam. Jednocześnie, kiedy ja zaczynam jakąśkolwiek rozmowę, w połowie słowa, zdania Pan próbuje mi przerywać. Proszę bardzo, że Pan tego nie robi, Pani Radny, bo to jest naprawdę nieeleganckie, nieładne. No. Szanowni Państwo, proszę bardzo, skoro Pan prosił o głos, proszę bardzo, ale nie przerwajmy sobie nawzajem. Ja Panu absolutnie nie chciałem przerwać, tylko informowałem głosowo, że proszę o głos, bo Pan nie zauważa podniesionej ręki, Dlatego nie przerwałem Panu wypowiedzi. Jeżeli Pan chce wypowiedzieć się, to bardzo proszę. Ja nie mam tutaj, ja nie muszę być w pierwszej kolejności, dlatego że będę, jeszcze raz zadam to pytanie, dopóki nie uzyskam odpowiedzi. Co Pani Sekretarz, jeszcze raz proszę w takim razie wyjaśnić, bo ja nie zauważyłem, żeby Pani odpowiedziała na pytanie. Co mam rozumieć w stwierdzeniu, że Pan Prezydent bierze udział? To dlaczego Pan Prezydent nie może sam nas poinformować? Dzień dobry, witam Państwa, biorę udział w obradach. Jestem do dyspozycji, jeżeli będzie jakieś pytanie. Zupełnie tego nie rozumiem. Proszę mi to wyjaśnić. Myślę, że Pani Sekretarz się już Panu trzy razy powiedziała, że tyle, co miała do powiedzenia, powiedziała. Ja nie zamierzam nękać w ten sposób, bo na życzenie Pani Adrianie. I chyba, że Pani Sekretarz ma ochotę, to bardzo proszę, ale jeżeli nie, to ja nie będę zmuszał. Myślę, że to dla mnie jest to i dla mnie, sądzę, w większości jasne. I jeżeli może ja tylko dopowiem. Proszę bardzo. Że zapewniam Państwa, że Pan Prezydent ma podzielną uwagę. No może jak ja też chciałem w tym kierunku iść, bo ponieważ tak się złożyło, że równocześnie podczas obrad naszej dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Związek Miast Polskich, do których należy miasto Tomaszów Mazowiecki, również prowadzi swoją debatę, gdzie jak pamiętacie Państwo, miasto Tomaszów Mazowiecki od tych debat, kiedyś rozmawialiśmy, pewne pieniądze nieraz przez ten Związek Miast Polskich przepływają fundusze i też Pan Prezydent chce być na bieżąco z rzeczami, które tam się pojawiają w dyskusji. Wielokrotnie, jeżeli nie było pandemii, takie spotkania Związku Miast Polskich odbywały się nie online, tak jak w tej chwili, tylko na żywo, gdzieś w jakimś mieście raz w roku czy dwa razy w roku było spotkanie Związku Miast Polskich. No złożyło tak się, że akady są dzisiaj, więc Pan Prezydent uczestniczy i w jednym, i w drugim jednocześnie. Jest to moim zdaniem do zrozumienia. Chyba, że Pan Adrian jeszcze bardzo proszę. Ja mam takie pytanie do prośby o odnotowanie w protokole. Na jakiej podstawie Pan Przewodniczący stwierdza, że Pan Prezydent uczestniczy w obradach? Dla mnie uczestnictwo to również możliwość zabrania głosu. No to w jaki sposób i w jakim stylu Pani Sekretarz odpowiada na moje pytanie, to już pozostawię może tylko jeden komentarz, westchnę sobie.
i to może wystarczy. Natomiast ja jednak bardzo proszę, panie przewodniczący, skoro pani sekretarz nie potrafi jasno wyjaśnić, bo tak to oceniam, i to nie jest kwestia ochoty, tak jak pan przewodniczący mówi, ale no pewnego obowiązku urzędniczego, więc ja poproszę pana przewodniczącego o informację. Na jakiej podstawie pan przewodniczący stwierdza, że pan prezydent uczestniczy w obradach sesji Rady Miejskiej? Dziękuję. Szanowny panie radny, proszę nie sprawdzać dla mnie mojej osoby czy listy obecności, czy oczekiwania ode mnie jakichś wpisów protokołu, bo jeżeli pan będziemy prowadzili merytoryczną dyskusję, sądzę, że jeżeli pan będzie zadawał pytania w kierunku pana prezydenta, stosowną odpowiedź pan dostanie. A proszę mi pozwolić również na to, że ja rozpoczynając sesję zapraszałem wiele osób i nikogo nie sprawdzałem z obecności. Również zapraszałem pana radnego wojewódzkiego, którego też uczestniczy i nie sprawdzałem, czy on już od momentu rozpoczęcia sesji naszej jest czy nie, bo sądzę, że goście mają prawo w każdej chwili przyjść. Jeżeli jest konieczność, mogą w każdej chwili opuścić spotkanie, bo to są goście. Radnymi, tak jak pan doskonale wie, w sesji Rady Miejskiej uczestniczą radni. Goście są zaproszeni. Gość może w każdej chwili przyjść, w każdej chwili może spotkanie opuścić. Dziękuję. Pan radny Michał Kucharski. Proszę bardzo. Już. Panie Michale. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałbym zwrócić uwagę na taki jeden mały aspekt. Jest to apel w sprawie ratownictwa medycznego pana prezydenta. Uważam, że w tym przypadku pan prezydent powinien być tu obecny. Dziękuję uprzejmie. I sądzę, że taką odpowiedź państwo dostaniecie. Proszę bardzo, kto z państwa jeszcze w tej kwestii, zanim będziemy głosować, kto z państwa jeszcze chciał jakieś pytanie zadać? Jeżeli kogoś nie widzę, to może ktoś się... Adrian Witczak chce. Cezary Krawczyk. Proszę bardzo, panie Cezary Krawczyk, proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja nie zadaję pytania. Ja tylko chciałem taką refleksję zawrzeć i... Przed chwilą na początku wypowiedział pan taką tezę, że my mamy jako samorząd własne sprawy, własne problemy, nie bawmy się w politykę i tak dalej. I wie pan co, brak reakcji pana przewodniczącego na to, co odpowiadała pani sekretarz panu radnemu, bez względu na to, kto to by był, wydaje mi się, że w normalnych samorządach, my jesteśmy oczywiście normalnym samorządem, ale moim zdaniem reakcja powinna być pana przewodniczącego na te słowa. My szanujemy urzędników, staramy się szanować pana prezydenta, wszystkich urzędników, natomiast tego typu, proszę pana, manifestacje wręcz odpowiedzi sekretarza miasta w moim przekonaniu wymagałaby interwencji pana. To tak nie może być, żeby radny został po prostu ośmieszany, ignorowany, bo tak to było. I wie pan co, pana koledzy z klubu, pana Marcina Witki pewnie powiedzą, że nie mam racji, ale każdy zdroworozsądkowy, który słuchał tej frazy, ma swoje zdanie na ten temat. Tak nie może być. Proszę reagować na tego typu historie. To się zdarza na komisjach, zdarza się na sesjach. Proszę pana, urzędnicy, urząd jest organem pomocniczym samorządu terytorialnego i obowiązkiem pani sekretarz jest odpowiedzieć na pytanie. Czy pan prezydent może odpowiedzieć na pytanie, czy nie? A tego typu, że ja odpowiedziałam i obrażanie się wymaga po prostu pana reakcji. Pan tego nie robi, proszę pana. A te ogólne, takie ogólne słowa, nie bawmy się w politykę, my to wszyscy razem, to wie pan, tracą jak gdyby na znaczeniu po czymś takim. Przepraszam za reakcję, ale słuchałem tego z zażenowaniem. Z zażenowaniem, trzykrotnie zadawane konkretne, precyzyjne pytanie. Spotyka się z jakimś, nie wiem, dziwnym, emocjonalnym, może spokojnie wypowiedzianym, ale z niechętną odpowiedzią. Nie wolno urzędnikowi po prostu tak traktować radnego. Czy to będzie Krawczyk, Kucharski, Witczak czy pan przewodniczący rady, a pan przewodniczący na to zezwala. Takie jest moje zdanie i oczywiście wiem, że pana i pani koledzy nie podzielicie tego zdania, ale myślę, że większość zdroworozsądkowych osób i osoby, które oglądają sesję, podobnie to odczuły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja akurat się pozwolę trochę z tym, szanowni państwo, nie zgodzić. Wiecie doskonale, że prowadząc obrady, ja nie mam możliwości ani na państwa wypowiedzi, ani na państwa pracowników urzędu. Każdy wypowiada i sam bierze odpowiedzialność. Lekceważący stosunek urzędnika do radnego wymaga reakcji pana przewodniczącego. Tyle miałem do powiedzenia. Tej reakcji nie było, panie przewodniczący. Panie Cezary, ja prosiłem też, abyśmy uszanowali się nawzajem. Jak jedna osoba mówi, słuchałem pana, proszę nie przerywajmy się. Mówi pan, że już tak więcej się nie będzie, a jednak dalej jedno drugiemu wchodzimy w głos.
szanujmy się, szanowni Państwo, nawzajem, bo jak będziemy tak w taki sposób dyskutować, to nikt z nas nie zrozumie, o co chodzi. Ja po prostu nie mam możliwości ingerować na temat czyjkolwiek wypowiedzi, czy Pana, czy każdego z Państwa radnych, czy też pracowników Urzędu Miasta. Przykro mi bardzo, ale no nie jestem. Pani Barbara Chłodka, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, dziękuję za udzielenie głosu. Jak najbardziej Pan może. Jak najbardziej Pan może, a powiem więcej, nawet Pan powinien jako osoba, która odpowiada za prowadzenie tych obrad. I ja z ubolewaniem rzeczywiście też wysłuchałam wypowiedzi pani sekretarz. To jest, jeśli pan nie reaguje, a reaguje pan na nasze wypowiedzi w różny sposób, przywołuje nas pan do porządku. Pani sekretarz jest urzędnikiem Urzędu Miasta i powinna faktycznie odpowiedzieć na pytanie. Zachowała się lekceważąco wobec radnego i pan nie zareagował, a uważam, że pan powinien przynajmniej zwrócić, nie ma pan wpływu na to, co kto powie, ale skomentować czy przywołać jednak troszeczkę do porządku, ma pan pełne prawo. Jest to niedopuszczalne, żeby w taki sposób traktować radnego, który bardzo precyzyjnie zadał pytanie. No nie można w ten sposób. Możemy się zastanawiać nad tym, jaki to ma wydźwięk, ale no niestety pani sekretarz powinna normalnie odpowiedzieć na pytanie w ten sposób zadane, a nie lekceważyć radnego, bo z jakiego powodu, bo co? Dziękuję bardzo. Nie odbierzcie, że ja państwa lekceważę, ale nie będę kontynuował ze swojej strony tematu dalej. Jeżeli ze strony państwa słyszę jakieś głosy, to proszę, jeszcze dyskusję prowadzimy. Ja jeszcze, tylko jeśli mogę dodać. Proszę. Bo wie pan, no w ten sposób, to w jakiś sposób pan legitymizuje takie zachowanie urzędnika. To nie może tak być. Przynajmniej powinien pan zwrócić uwagę, no, że tak się nie powinno dziać. Chociażby taka reakcja na miękko, ale jednak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie jeszcze ze strony państwa jest jakiś głos? Jeżeli nie, to szanowni państwo. Michał Kucharski się zgłasza i ja się zgłaszam jeszcze, panie przewodniczący. Michał Kucharski, nie widzę ręki podniesionej. Była już. Jeżeli, proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Próbujmy odciąć to wszystko. Zachowanie pani sekretarz ocenią widzowie. Tyle moje zdanie na ten temat. Natomiast wróćmy do tematu. Proponuję przejść do głosowania, bo temat ratownictwa medycznego nie jest tematem prostym. Ja też nie wiem, czy my po takiej krótkiej analizie tego wniosku, czy my jesteśmy w stanie cokolwiek więcej na ten temat powiedzieć, dowiedzieć się, czy są tu osoby, które są w stanie nam oddzielić odpowiednich informacji, bo to jest temat według mnie dosyć obszerny. Ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie dzisiaj ten apel wprowadzić. To jest taka moja uwaga. Także dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan się zgłasza. Pan Adrian Biczak, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałbym poprosić pana prezydenta Marcina Witko i panią wiceprezydent również o to, jeżeli pan przewodniczący nie reaguje, to może państwo zareagujecie, ponieważ no, sytuacje związane z udzielanymi odpowiedziami pani sekretarz no, pojawiają się już kilkukrotnie. Również wtedy jeszcze, jak odbywaliśmy sesję na żywo, później na ostatnich dwóch komisjach, również w moim odczuciu byłem lekceważony jako radny. Dlatego bardzo proszę pana prezydenta o podjęcie interwencji w tej sprawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Cezary Krawczyk. Proszę państwa, w sprawie apelu. No była przerwa w tej chwili. Przerwa jeszcze trochę też jak gdyby z mieszanymi emocjami wynikającymi z końcówki poprzedniej sesji. Mam pytanie, bo drodzy państwo, sprawa jest bardzo ważna, bardzo istotna. Ona budzi emocje, jest opisywana przez lokalną prasę, była przedmiotem obrad sesji powiatowej, gdzie też przyjęto apel. I drodzy państwo, no mówicie o normalnej procedurze, o jakiejś innej historii. Ja nie wiem, czy to jest też tożsamy apel, który przyjęli radni powiatowi na sesji przedwczorajszej, ale jeżeli ten, a nawet jeżeli nie ten, zmienionej treści, bo tego nie wiem, to dlaczego to się pojawia w trakcie sesji, w przerwie? Czy nie można tego było no, przesłać wczoraj, przedwczoraj?
Mieliśmy komisję jeszcze we wtorek. Można było na ten temat porozmawiać, a my w tej chwili, nie wiadomo, czy pan prezydent jest, czy pana prezydenta nie ma, niby jest, a nie ma. Temat budzący naprawdę duże oczekiwania, jeżeli chodzi o jakąś informację dla społeczności naszego miasta. Dostajemy go przed chwilą. Wiecie państwo, różnie stopień percepcji osób tego dokumentu trzeba może przemyśleć. I mamy to debatować, ale przede wszystkim dlaczego nie wczoraj, nie przedwczoraj materiały, jeżeli to było? Czy to zostało napisane, ten apel dzisiaj rano o godzinie 10.30? Proszę o wyjaśnienie, tylko rzetelne wyjaśnienie, dlaczego tak też się dzieje, że w tak ważnej sprawie pan przewodniczący nie reaguje i dostajemy te materiały w sposób taki naprawdę urągający jak gdyby podstawowej kwestii przekazu informacji dla radnych, żeby te decyzje były możliwie optymalne. Ja wiem, że tak jak w poprzednim głosowaniu, macie państwo dyscyplinę klubową, 10 osób zagłosuje za, nawet nie czytając tego apelu, ale to przecież nie o to chodzi. Sami apelujecie o to, żeby był wzajemny szacunek. Słuchałem wypowiedzi pana przewodniczącego i naprawdę ogromny mam szacunek do pana przewodniczącego, pan przewodniczący o tym wie, ale po tego typu wypowiedziach pani sekretarz i argumentacji pana przewodniczącego, trudno naprawdę ocenić to w jakiś sposób spokojny. My wielokrotnie jesteśmy, ja już nawet kiedyś, nie będę już wracał do tego, ale od jednego z urzędników na zadane pytanie usłyszałem, to se przeczytaj. Tylko że tak obecna ekipa uformowała współpracę i pan przewodniczący ma w tym udział między Radą Miejską a urzędem, że po prostu to iskrzy, a ten dzisiejszy przykład trzykrotnego pytania konkretnego i braku odpowiedzi lekceważącej w zasadzie stawia jak gdyby panią sekretarz dużo wyżej niż radny, który coś tam chce. Tak nie powinno być. Natomiast dlaczego mamy to procedować bez prezydenta czy z prezydentem? Pół godziny temu dostaliśmy to, mamy to czytać teraz. Nie mogę mówić i czytać jednocześnie, podobnie jak chyba większość z państwa. Także proszę jakiś komentarz, tylko rzetelny komentarz do tego, co się tak zadziało, że to raptem dzisiaj wszystko tak się dzieje bardzo szybko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja zanim oddam głos, bo pani sekretarz chce odpowiedzieć, szanowni państwo, tak jak państwo usłyszeli przed chwilą, wniosek o włączenie punktu wpłynął dzisiaj. Nie mogłem go dać wczoraj, przedwczoraj, bo go nie miałem fizycznie, więc nie wiem, jak sobie pan radny wyobrażał, mógł dać wczoraj, przedwczoraj, skoro on wpłynął dzisiaj do biura rady. I w związku z tym, jak tylko pojawiłem się w biurze rady na sesję, więc mogłem sam się tak naprawdę z nim zapoznać dokładnie z tym wnioskiem. I poprosiłem w przerwie, czy państwo chcielibyście się zapoznać, czy wystarczy, że będzie prezentowała pani dyrektor wydziału, pani Wanda Rybak, i będziemy dyskusję prowadzić, dopytywać w szczególności. A zawsze nad punktem, jeżeli państwo się nie pochylicie nad formą czy treścią, zawsze możecie zagłosować przeciw po prostu. I jeżeli nie będziemy rozmawiać nad ważnym dla naszego miasta, to też jest. Przecież przyjmujemy nieraz punkty obrad, dyskutujemy i podczas obrad punkt dany nie uzyskuje akceptacji państwa radnych. Tak w tym przypadku również dobrze może być. W związku z tym, że sesja Rady Powiatu odbyła się w poniedziałek, więc nie można było na tydzień wcześniej dokumentów państwu przesłać, bo tu powstał ten apel na skutek podjętej uchwały przez Radę Powiatu zwołaną w trybie nadzwyczajnym. Więc trudno było to tydzień temu do państwa wysłać, skoro ono nie istniało. I teraz poproszę panią sekretarz, proszę bardzo. Przepraszam, panie przewodniczący, ja się zgłaszałem. Chcieliście państwo usłyszeć odpowiedź, więc proszę bardzo. Proszę pani sekretarz. Ja mam głos? Państwo. Przepraszam faktycznie państwa, wprowadziłam państwa w błąd. Pan prezydent uczestniczy tylko i wyłącznie w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich. Taka jest prawidłowa odpowiedź. Dziękuję. Dobrze, proszę bardzo, pana Derwiczak, tak? Tak, dziękuję. Panie przewodniczący, ja mam pytanie dotyczące właśnie tego apelu, bo ja zapoznałem się z tym apelem i nie do końca rozumiem. Apel jest skierowany, w uzasadnieniu jest takie zdanie. Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego apeluje więc do władz powiatu i Tomaszowskiego Centrum Zdrowia o podjęcie szybkich i skutecznych działań w trosce o zapewnienie mieszkańcom miasta możliwie najlepszego dostępu do świadczenia
usług medycznych w tak newralgicznym zakresie. Czyli ja rozumiem, że my apelujemy do władz powiatu i władz szpitala, no bo patrząc na to w ten sposób, skoro my apelujemy do władz szpitala i powiatu, no to przecież Rada Powiatu również taką intencję skierowała, podjęła do organu chyba, ja nie znam treści tego apelu, bo nie zapoznałem się z nim, natomiast do władz wojewódzkich, może pan przewodniczący wie więcej, bo był obecny na tej sesji. Natomiast ja, bo skoro apelujemy również do władz powiatu, to czy dzisiaj mamy możliwość, nie wiem, zadania pytania władzom powiatu, czy na przykład zaprosił pan przewodniczący pana starostę, bo może też już działania w tym zakresie są, może są już prowadzone i może my możemy po prostu o tym porozmawiać, bo ja przepraszam, jeżeli moje wrażenie jest mylne, ale ja mam wrażenie, że my tutaj teraz apelujemy, pokazujemy i uprawiamy trochę właśnie politykę, że no ja jestem tutaj ten, który zabiega, a ktoś nie zabiega. No, trudno mi w to, szczerze powiedziawszy, uwierzyć, no bo chyba osoba, która gdzieś ma w swoim zarządzie coś, co jest i dochodowe, i jest dobre dla mieszkańców, no trudno, żeby o to nie zabiegała. Więc no ja rozumiem, mówili państwo, pamiętam, jak przyjmowaliśmy apel, że no po co mamy podejmować apel, jak już pan prezydent oświadczył, że wypłaci nagrody. No to może tutaj też zapytajmy pana starostę, może już te zabiegi, które mają na celu utrzymanie czy nawet poprawę jakości świadczonych usług, ma w swoim względzie. Dajmy możliwość, może idźmy w tym kierunku, bo ja nie rozumiem samej procedury. My apelujemy do szpitala i do powiatu. Czyli co? Ze strony powiatu i szpitala jest zła wola? Dziękuję. Nie, myślę... Szanowny panie radny, myślę, że tutaj gdzieś się nie rozumiemy. Po prostu to nie jest zła wola ani powiatu, ani szpitala, tylko ten apel ma wesprzeć obydwie te instytucje, które podjęły praktycznie jednomyślnie uchwałę kierującą do marszałka województwa apel. W uchwale jest zawarta treść, która, jak pan się dobrze, zresztą pan widzę, że zorientowany był, co w tej uchwale jest zawarte, bo pan wie doskonale, że i dochodowe i tak dalej, więc myślę, że pan zapoznał się z uchwałą sesji Rady Powiatu i chcemy wesprzeć powiat i Tomaszowskie Centrum Zdrowia w staraniach się o utrzymanie tego. To nie jest na przeciwdziałanie. Pan prezydent wystosował dwa listy otwarte zarówno do pana starosty o podjęcie działań, zarówno do marszałka województwa, bo jak państwo wiecie, miasto Tomaszów Mazowiecki jest to ponad 60 tysięcy ludzi, jest to połowa powiatu, więc jak najbardziej prezydent czuje się w obowiązku i zarówno i tak samo ja, jak i z całą Radą Myśli Miasta w obowiązku zabieganie o to, abyśmy się czuli bezpiecznie. Pandemia, która ostatnio do tej pory trwa, myślę, że pokazuje nam, że jak ważne jest dla nas bezpieczeństwo, żebyśmy czuli się bezpieczni. Może nie bezpieczni całkowicie, ale bezpieczni. Ja zaprosiłem oczywiście na dzisiejszą sesję. Panie przewodniczący, czy ja mogę tylko? Już. Dzisiaj oczywiście zaprosiłem na tą sesję przewodniczącego Komisji Zdrowia w powiecie, którego komisja była inicjatorem tak jakby zwołania tej sesji nadzwyczajnej powiatowej. Zarówno pana prezesa Chudzika, który był obecny do niedawna, ale ze względu na pogrzeb, który się, no, jest tam jakiejś bliskiej rodzinie, myślał, że to tuż po godzinie 11 rozpoczniemy dyskusję i będzie mógł merytorycznie odpowiedzieć, był obecny. Niedawno zadzwonił do mnie, że no, musi opuścić po prostu spotkanie. Dlatego zaprosiłem oczywiście jak najbardziej, tak jak pan wspomina, merytoryczny, w tym był Komisja Zdrowia, która zajmowała się dogłębnie tym i pan prezes Chudzik, ale dużą wiedzę na ten temat jest upoważniony do dyskusji w tym temacie z ramienia prezesa pan Konrad Borowski. I jeżeli pan sobie życzy, to może pan... Czy ja mogę, panie przewodniczący, ja jeszcze jakbym mógł kontynuować tą rozmowę, bo no ja też rozumiem i szanuję pana również doświadczenie w kwestii tej jednostki. Ja to tutaj, tylko moje pytanie jest takie. Z treści apelu, jak również z listu, który gdzieś ukazał się w mediach, przekaz jest dla mnie, osoby, która obserwuje to z boku, bo nie znam tej, jak to działa, jest taki. My apelujemy do starosty, żeby podjął działania, tak? Ale że my teraz, tak w tym uzasadnieniu jest, panie starosto, weź pan się za robotę, podejmij pan działania. Ale
tak naprawdę, skoro mówimy, że Rada Powiatu już taki apel przyjęła, to teraz ja bym chciał przed podjęciem takiego wsparcia, bo tam bardziej powinno może wesprzeć panie starosto, my pana wspieramy w tych działaniach, może my powinniśmy apel wystosować bezpośrednio do województwa, że tam apelujemy, żeby takie decyzje nie zapadły. A z tego apelu wygląda na to, że my apelujemy do władz powiatu i TCZ-u o to, żeby czynili, żeby to te jednostki czyniły starania. Ja jestem przekonany, że obecny pan dyrektor szpitala, pan Konrad Borocki, na pewno będą o to zabiegać, bo nie wierzę, że nie. Tylko czy my realnie wspieramy, apelując bezpośrednio tutaj do tych osób, a nie do instancji, która ma tę decyzję podjąć? Ja jednak miałbym taką prośbę, ponieważ no, za nadzór nad szpitalem sprawuje władzę pan starosta. Może my jako Rada Miejska byśmy w jakiś sposób zapoznali się ze stanowiskiem pana starosty w tym obszarze. Może to by nam też wiele rozjaśniło i może pan starosta by też wskazał, jak my możemy pomóc, bo ja wierzę, że i tutaj na pewno będziemy jednoznacznie tego samego zdania. Jestem nawet przekonany, że zależy nam na tym, żeby jakość usług medycznych, w tym pogotowia ratunkowego, ważnej jednostki, bardzo ważnej jednostki, była jak najlepsza, bo każdy z nas, każdy z mieszkańców może się w takiej sytuacji, że będzie potrzebował pomocy pogotowia ratunkowego znaleźć. Ja sam potrzebowałem kilkukrotnie takiej pomocy i wiem, jak to jest ważne. Tylko dla mnie jest tutaj jakieś wywoływanie szumu medialnego, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, żebyśmy realnie pomogli. Czy panie przewodniczący, widzi pan jakąś możliwość, żeby ktoś z członków zarządu powiatu, czy pan starosta może zabrał głos? Czy w ogóle pan próbował zaprosić pana starostę, żebyśmy mogli porozmawiać? Dziękuję. Pana starostę, przyznam się szczerze, że jak... Tak, tak, tylko chciałem odpowiedzieć panu Adrianowi. O panu staroście faktycznie może nie pomyślałem. Myślałem, że jeżeli będzie komisja, przewodniczący Komisji Zdrowia, na którego wniosek i który był bardzo, bardzo mocno zaangażowany w dyskusję i zna tak naprawdę szczegółowo te wszystkie dyskusje, że te wszystkie nasze obawy rozwieje. Mam nadzieję, że dotarł i jest, bo link został wysłany. Panie przewodniczący, jeśli mogę na chwilę, jeśli mogę się odnieść. Panie przewodniczący, no z całym szacunkiem do państwa, ale Komisja Zdrowia, no to organ samorządu, to tak? Wie pan, jak my byśmy teraz, jeżeli rozmawiamy o szkołach, prosili o wypowiedź, nie wiem, pana radnego Rybaka, zawsze pan przedstawia to w innej perspektywie. Zawsze pan to przedstawiał, ale zaraz, tu pan prezydent podejmuje decyzję. No a teraz nagle, jeżeli to dotyczy powiatu, to pan troszkę zmienia punkt widzenia. Troszkę się z tym nie godzę. Ja rozumiem, że Komisja Zdrowia na pewno ma bardzo dobrą, bo to jest jednostka, która bezpośrednio temu sprzyja, znaczy tym się zajmuje, znaczy jednostka. To nie jest jednostka, to jest organ Rady Powiatu. Natomiast bezpośredni jakby nadzór sprawuje starosta, więc trochę, znaczy muszę tutaj głębiej się zastanowić, o co państwu w tym wszystkim chodzi, bo ja widzę w tym jakieś dziwne działania. Ja jednak bym poprosił, ja bym bardzo chciał, panie przewodniczący, ja bym bardzo chciał, że może nie przed samym włączeniem, bo pewnie to jest punkt, który warto włączyć, nie wiem. Natomiast przed samym głosowaniem ja powiem szczerze, że chciałbym zapoznać się z opinią i z tym, jakie poczynania są ze strony pana starosty. Ja myślę, że to jest potrzebne. Nigdy nie mieliśmy też okazji rozmawiać, a przecież ta współpraca między samorządami jest niezwykle ważne. Dziękuję. Przyznam szczerze, to pan mówi, panie radny, nie to, że tam źle odbieram, tylko w związku z tym, że wniosek wpłynął dzisiaj, nie dało mi to czasu, żeby z odpowiednim wyprzedzeniem zaprosić wszystkich i po prostu tak może ma pani rację, bo może faktycznie powinna mi zaprosić może starostę, może cały zarząd, ale po prostu miałem mało czasu, nie zdążyłem po prostu już tego zrobić, zaprosiłem to osoby, które tak przyszły mi na myśl, to osoby faktycznie one dzisiaj dostały tego linka dopiero i zaproszenie, ponieważ no wpłynął wniosek dzisiaj. Pan radny Konrad Kowalczyk, Konrad Borowski. Głos może coś Krzysztofik, sprawie, pan Piotr Krzysztofik powie... był wcześniej, także panie przewodniczący, pan Piotr Krzysztofik był wcześniej. Pozwolisz. Przepraszam. Ja też zgłaszałem do głosu, jeżeli można. Pan Piotr Krzysztofik, proszę bardzo. Teraz. Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję panu Adrianowi za ten głos, w mojej ocenie bardzo rozsądny, bo ja powiem tak, pan starosta z całą pewnością podejmuje starania i to starania, z tego co mi wiadomo, skuteczne i w świetle tego zapisu wieńczącego ten apel, który stanowi clue tego apelu, być może faktycznie należy zasięgnąć opinii, zasięgnąć wiedzy w tym zakresie i być może nawet w myśl tego, co bardzo trafnie moim zdaniem pan Adrian powiedział, sformułować ten apel w nieco innym brzmieniu. Takie jest moje zdanie i mam nadzieję, że będzie jeszcze to szerzej dyskutowane po włączeniu pod obrady tego punktu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Cezary Krawczyk. Ja nie chciałbym oceniać intencji tych działań, bo tu pan radny Adrian Witczak pewne wątpliwości podniósł, ja je mam również. Drodzy państwo, ja nie bardzo rozumiem. Sprawa jest w naszej zgodnej ocenie. Wszyscy i pan prezydent, stosując list otwarty, i pan starosta, który podejmuje, zapewniam, też jestem pracownikiem, a wiem, jakie działania mniej więcej są podejmowane w tym względzie, podejmuje te działania i nie bardzo rozumiem jak gdyby całej intencji. Wiadomo, że sprawa jest o znaczeniu podstawowym. Media, radni, powiatowi, miejscy, komisje wszelkie i tak dalej. Więc wydaje się, że tego typu sprawa powinna być jak gdyby wspólnym wysiłkiem realizowana przy zgodzie, pełnej akceptacji, współpracy wszelkich możliwych opiniotwórczych organów, którym niewątpliwie jest Rada Powiatu i Rada Miejska. Dzieje się tak, drodzy państwo, w wielu kwestiach, to już jest abecadło pewnych jak gdyby apeli, protestów, że taki apel kieruje się do organu, który decyduje. Apelujemy, argumentując, tłumacząc jak gdyby tutaj zasadność naszego stanowiska. Mało tego, powinny być może gminy, wójtowie też również zaangażowani w to, aby rady gminy podjęły stosowne apele i miasto. Natomiast co się dzieje u nas? Tak ważna kwestia, pan przewodniczący mówi, no wczoraj dostał. No panie przewodniczący, no powiecie, była sesja nadzwyczajna zwołana na ten temat po jakimś uprzednim zbadaniu tego tematu. My naprawdę z dużo bardziej lekkich powodów, może teraz mniej, ale był moment, że co chwila były sesje nadzwyczajne i to zwoływane rano na popołudnie czy poprzedniego dnia. Na ten. No tutaj pan przewodniczący oczywiście też nie ma do siebie żadnych wyrzutów, mówi, że dostał dzisiaj, to nam przekazał. Apel do starosty, który podejmuje te działania. Panie przewodniczący, współpraca między starostą a prezydentem też nie powinna polegać na listach otwartych. No drodzy państwo, no jaka jest współpraca organów, jeżeli porozumiewają się dwaj najważniejsi samorządowcy w mieście, pan starosta i pan prezydent, poprzez listy otwarte jakieś apelowane. No czemu to ma służyć, prawda? Sądzi pan, że to wpłynie na postawę decydentów, czy ma wywołać emocje pewne społeczne osób, które to reagują? Nie wyobrażam sobie takiej debaty w tak ważnej sprawie. No proszę państwa, proszę zobaczyć, jak została obiedzona w tej chwili. Nie ma pana starosty, bo pan przewodniczący nie pomyślał, żeby zaprosić nikogo z zarządu, decydentów. Nie ma pana prezydenta, który był, ale już go nie ma, nie wiem, no może będzie, to trudno powiedzieć. No to już jest jak gdyby nie wnikam w kalendarz pana prezydenta. Nie ma, proszę państwa, prezesa szpitala, który, no tu rozumiem oczywiście, to jest oczywista sprawa, że z przyczyn takich pogrzebowych czy tam jakichś innych zrobi. I my mamy debatować nad materiałem, który 15 minut temu dostaliśmy, który jest apelem do starosty, żeby działał, żeby tego nie zrobić, który działa. No drodzy państwo, wytłumaczcie mi logikę i sens jak gdyby w kategoriach skutecznego działania, bo każde działanie powinno zakładać skutek, nie emocje, skutek. No. To kolejny list otwarty, opublikujemy społeczeństwu apel pana prezydenta do pana starosty. Naprawdę zapewniam państwa, że to jest szpital, jest oczywiście nie jestem decydentem, jestem tylko szeregowym pracownikiem starostwa, jestem radnym miejskim, natomiast w jakiś sposób interesuję się sprawami szpitala z wielu względów. Wiem, że te działania są podejmowane. No czemu to ma służyć, panie przewodniczący? Pan i pan Konrad powinni się być najbardziej zainteresowani w skutecznym jak gdyby prowadzeniu tej sprawy.
a fundujecie nam radnym no, tego typu historie w tej chwili bez prezydenta, bez starosty, bez prezesa. Apel do pana starosty, żeby robił działania. No, drodzy państwo, no, no nie tędy droga, przecież nie pan starosta decyduje o tym, że sam sobie zabierze karetki, nie? Tylko marszałek województwa czy zarząd województwa i tam powinien być ten apel skierowany. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, zgłaszam się. Dziękuję bardzo. Sądzę, że gdyby pan radny był łaskaw w kolejności innej, to pan Konat by odpowiedział i byśmy mieli wiedzę większą, ale chciałem zachować kolejność zgłoszeń do wypowiedzi, więc dlatego głos teraz dopiero Konat zabierze i myślę, że szczegółowiej na ten temat. Już. Jeżeli będzie oczywiście ważny powód, to możemy zrobić przerwę. Ja spróbuję zaprosić w międzyczasie jeszcze do naszych obrad członka zarządu powiatu odpowiedzialnego za sprawę służby zdrowia, ale poproszę najpierw o głos pana Konrada Brzeskiego. Dziękuję panie przewodniczący. Jest tak wiele wątków tutaj poruszonych w tej dyskusji, że nawet nie wiem, do którego zacząć i którego się odnieść, ale powiem do tego ostatniego, co powiedział pan Czarek, jakby tutaj mieszając mnie i pana przewodniczącego. No my nie jesteśmy autorem tego apelu, ale ja powiem teraz z punktu widzenia szpitala, rzeczywiście nie ma pana prezesa, tak jak pan wspomniał, musiał udać się na tą słuszną okoliczność, ale jakby mam tutaj pełnomocnictwo do reprezentowania i reprezentuję tutaj Tomaszowskie Centrum Zdrowia i jego interesy. A w mojej ocenie, jako radnego i również pracownika Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, w interesie jest to, aby to Tomaszowskie Centrum Zdrowia to pogotowie nadal zostało. I ten apel odbieram no tutaj trochę inaczej niż pan Adrian, bo ja go czytam w ten sposób, że Rada Miejska wyraża poparcie dla wszelkich działań, tak? I dla nas jakby jest to dodatkowa motywacja i do tego, żeby dołożyć jeszcze większych starań i jednocześnie takie wsparcie państwa, bo państwo reprezentujecie dane grupy wyborców, jest to wsparcie też jakby tutaj na tym wydźwięku naszego województwa, że jesteście za tym, żeby to pogotowie zostało w naszych strukturach, tak? To jest, ja tak to interpretuję. Nie chciałbym tutaj wchodzić w jakieś bezpośrednie, czy to jest do pana starosty, czy nie. Dobrze wiemy rzeczywiście, tak jak było powiedziane tutaj wcześniej, że ja uczestniczyłem również w tej sesji, też zabierałem głos w tej sesji, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, też wyraziła jakby tutaj aprobatę tutaj działań. Rzeczywiście pan starosta podejmuje wszelkie działania, tutaj pan Michał Czechowicz podejmuje wszelkie działania, starają się wszyscy naprawdę, żeby to pogotowie zostało w naszych strukturach. Imiennie głosowano jako zarząd też to poparcie, także tutaj 80%, bo nie było jednego członka zarządu, po prostu z przyczyn niezależnych wyraziło swoją aprobatę co do tego typu działań. Ja bym tutaj nie upatrywał się, drodzy państwo, i nie chciałbym, żeby ta dyskusja jakby schodziła na taki boczny tor i jakby straciła sens, cały sens jakby tego apelu jakby został zaprzepaszczony i żeby był drugoplanowy. Ja tak naprawdę gorąco apeluję i ja tutaj powiem od razu może, bo tutaj pewnie będą pytania, ja się postaram odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące tego ratownictwa, wszystkich ewentualnie wątpliwości, żeby je rozwiać. Ja tylko powiem tak, że my naprawdę nie jesteśmy gorsi w realizacji tych świadczeń, a powiedziałbym, że nawet gwarantujemy ich wyższą jakość, chociażby z tego powodu, że w niedalekim Piotrkowie Trybunalskim od jakiegoś czasu, dokładnie od 1 października ubiegłego roku, o ile mi pamięć nie myli, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego świadczyła te usługi i drodzy państwo, tam były karetki specjalistyczne, a teraz bardzo często tych karetek specjalistycznych nie ma. Co to oznacza? Brak lekarza w karetce. My dokładamy wszelkich starań, żeby ten lekarz w naszych karetkach jeździł, zarówno tutaj w Tomaszowie, jak i w Brzezinach, czego w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego nie ma. I tutaj podnoszenie jakichś kwestii jakości czy jakichś innych kwestii jest niezasadne. Ale myślę, że odniosę się do wszystkich aspektów tutaj państwa pytań i wątpliwości. Myślę, że będę umiał odpowiedzieć na wszystkie. Także zachęcam do zadawania pytań i gorąco proszę tutaj o poparcie tego apelu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja również dobrze, że pan Konrad to przybliży, bo jak najbardziej on jest być może przez państwa, dlatego że jest krótki okres czasu, być może źle odczytany, ale tu nie jest sugestia w jakimkolwiek kierunku kogokolwiek dyskryminować czy dyskwalifikować, a ze strony naszej, jako przedstawicieli połowy miasta ponad 60-tysięcznego, połowy społeczności powiatu, w czynieniu starań popierające, wspierające, a nie jakieś negacje tej apelu. Także my chcemy tym apelem, takie jest moje odczucie i zresztą pana Konrada to podobne, że my wspieramy pana starostę, pana prezesa w tych działaniach i prosimy o jeszcze po prostu. Myślę, że w tym nie jest nic złego, no ale
Być może no, źle się zrozumieliśmy gdzieś. Proszę pan Marcin Rybak. Dziękuję za głos, panie przewodniczący. Miałem nie zabierać głosu, ale chcę się odnieść do dwóch wypowiedzi panów radnych, do pana Czarka Krawczyka i do pana Adriana Witczaka. Najpierw odniosę się do pana Cezarego Krawczyka, bo użył pan takie stwierdzenie, że 10 radnych mamy, nawet nie przeczytamy tego apelu i na pewno zagłosujemy go. Dokładnie. Co miał pan na myśli, mówiąc, nawet tego nie przeczytamy? Czy sugeruje pan, że przyjmujemy projekty uchwał, nie czytając tych uchwał? A do pana Adriana Witczaka mam taką prośbę. Bardzo proszę nie używać mojego nazwiska w pana wypowiedziach, jakieś umniejszając moją rangę. Przypomnę panu, że mam 23 lata pracy w oświacie. Jak ja byłem nauczycielem, to pan był w zerówce albo w pierwszej klasie. Przypominam to panu. Albo pan się w Piaskownicy bawił. Ja też mogę być złośliwy, tak powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Ja poproszę ad vocem, panie przewodniczący. Ja też ad vocem. Pan Cezary Krawczyk był pierwszy. Proszę. Najpierw proszę, może do słów pan przewodniczący. Też się zgłaszałem przed panem Rybakiem. Grzecznie. Panie Cezary, proszę bardzo. Dobrze, najpierw może dwa zdania do wypowiedzi pana Konrada. Panie Konradzie, ja nie wiem, nie ma między nami niekiedy komunikacji jakiejś pełnej. Przecież nikt na tej sali, ja również, nie negował. No pan tłumaczy, że jesteśmy lepsi, że ta kolumna powinna zostać. Nie jesteśmy gorsi. Po co pan to robi? Po co pan to robi? No bo przecież my jesteśmy o tym przekonani. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że mamy w tej chwili problem pewien. Problem tomaszowski, powiatu tomaszowskiego, polegający na tym, że chcą zmienić tą organizację. I wie pan, ja zastanawiam się, czy taka forma takich chaotycznych działań, wczoraj apel, dzisiaj apel, nie wiadomo do kogo, do pana starosty, listy otwarte, czy to dobrze służy temu celowi, czy nie. Bo co do celu, niech mnie pan nie przekonuje, też jestem za tym, żeby obsługiwał to CCZ, żeby jeździli nasi kierowcy, nasi pielęgniarze, nasi lekarze do tego. No bo wie pan, jak będziemy się pytać teraz na tej sesji i będziemy tłumaczyć, że to jest zasadne, no to oczywiście możemy to robić, tylko że to no będziemy no po prostu no porozmawiamy i może większą wiedzę uzyskamy na ten temat. Wie pan, do pana radnego Rybaka, tak, faktycznie powiedziałem te słowa, wie pan, i myślę, że pierwsza część to jak gdyby nie budzi wątpliwości, bo ja też w polityce, tak jak pan do kolegi radnego o Piaskownicy mówił, to pan też pewnie tam na stojąco pod łóżko wchodził, jak ja już się samorządem zajmowałem i doskonale wiemy, że są kluby i to jest oczywiście, ja nie mówię tego negatywnie, jest stanowisko, można niekiedy mieć wątpliwości, ale stanowisko klubu się zgadza i nie wątpię po tych głosowaniach poprzednich, że macie państwo ustalenie, tak? Ale proszę nie traktować tego złośliwie, bo wie pan, jeżeli pan będzie mówił, że każdorazowo podejmuje pan decyzję, no to co pan tam uważa i zgodnie z pełnym sumieniem, a niekiedy są uchwały, które no, kluby dyscyplinują, no to wie pan, to nie bardzo uwierzę, bo sam funkcjonuję w tej polityce i niekiedy takie decyzje, może politycy gminni, miejscy, ale jednak politycy jacyś no, powinni podejmować. No co do czytania, wie pan, no miałem na myśli tylko to, no jeżeli serwujecie państwo apel, bardzo ważny apel, bez zaproszenia gości, w przerwie, przesyłany mailem gdzieś tam, dając 5 minut na przeczytanie tego, na zapoznawanie, to mam wątpliwość, czy wszyscy przeczytają ten apel i tyle. No. Także proszę też nie używać tych emocji, wie pan, bo no jeżeli będziemy sobie wypominać jakieś tam, wie pan, działania, to możemy to robić, tylko że sądzę, że pan przegra, a ja tego bardzo nie chcę robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że to jest nie 5 minut, bo przerwa była ponad 10 minut. Dokumenty zostały dostarczone do państwa, zostały zanim ogłosiłem nawet przerwę, więc to było więcej czasu, mało tego. W międzyczasie no 10 możemy... minut faktycznie, dobrze, przepraszam. No. I jeszcze oprócz tego cały ten apel wraz z uzasadnieniem będzie prezentowany przez panią dyrektor, więc myślę, że to jest więcej razy nawet odczytany niż tylko raz. I jeżeli będzie tylko wola ze strony państwa, i tu jak wspomniałem, my tu nie chcemy nikogo dyskryminować ani wyłączać z tej dyskusji, ale zawsze jak się rozmawia, to jakiś konsensus się z tego wypracowywuje. No. I to tylko w tym kwestii. Z tego co wiem, rozmawiając, uczestnicząc w Komisji Zdrowia, jak i w sesji Rady Powiatu, to zamiarem wnioskodawców tej sesji nadzwyczajnej to jest również rozszerzenie o apel gminy właśnie. I trochę myślę, że byłoby no nie fair, gdzie my, największa część samorządu, jakim jest miasto Tomaszów Mazowiecki,
nie podejmiemy takiego apelu, a podejmą gminy o kilkutysięcznej wielkości i tym za tym apelem pójdą, a my jako samorząd ponad 60-tysięczny staniemy obok tego obojętnie. Myślę, że to będzie ze strony naszych mieszkańców spostrzegane nie to koniecznie pozytywnie, no ale to być może się mylę, a może mam rację. Proszę bardzo, jeżeli Państwo w tej kwestii... Ja się zgłaszałem jeszcze nad wodzem. Pan Michał był pierwszy przed nami obok. Tak, ale ja poprosiłem o ad vocem w odniesieniu do wypowiedzi pana Marcina, jeśli Państwo pozwolicie. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, panie radny Rybak, nie umniejszam pana osobie. Mogę umniejszać pana działaniom, ale też tego nie robię. Nie mam takiego 23-letniego doświadczenia, bo tak jak pan zauważył i docenił moją młodość, bardzo za to dziękuję, bo mam tylko 5-letnie doświadczenie. Natomiast będę oceniał pana po efektach pracy jako przewodniczącego Komisji Oświaty i po stanie oświaty w mieście. I na to proszę mi pozwolić i powiedział pan, że nie używał pana nazwiska, powiem więcej. Będę używał. Jest pan osobą publiczną, która jako przewodniczący komisji odpowiada pan za to. Natomiast to tak w drodze wyjaśnienia. Natomiast jeśli idzie o w temacie, króciutko tylko powiem, że teraz też trochę mi jest przykro, szczerze mówię, ponieważ nie rozmawiamy w ogóle merytorycznie. Nie zastanawiamy się nad tym, co ten apel ma przynieść. Bo o to ja, szanowni państwo, jeżeli ja mogę pomóc, żeby ratownictwo zostało u nas w szpitalu, to powiedzcie, co mam zrobić, ja to zrobię. Tylko czy w ten sposób mamy procedować? Ja oceniam bardzo dobrze pracę ratownictwa, bo widzę, że to zaangażowanie jest naprawdę duże. Natomiast my musimy się zastanowić, po co ten apel? Dla mnie wydźwięk, i mówię to szczerze, mimo tego, że nie mam tutaj żadnych, nawet moja przynależność jest zupełnie inna, ale mówię szczerze, ja odbieram to jako celowe działanie. Celowe działanie, nie wiem, PR-owe, które w przekazie medialnym, ja uzyskałem taką informację w przekazie medialnym. Prezydent, i pewnie był taki cel, tak sądzę, ale nie wiem. Prezydent napisał list, to znaczy, że starosta nie robi nic i starosta chce sprzeniewierzyć to pogotowie, oddać do marszałka. Nie wierzę w to. Nawet po tym, co mówi pan Konrad Borowski, który niejako jest pracownikiem pana, no jednostki, na którą sprawuje nadzór pan starosta. Więc czy my zmierzamy, w jakim kierunku zmierza ta debata? Do kogo my ten apel kierujemy? W tym apelu, który państwo nam przesłali, apelujemy do władz szpitala i starostwa i władz powiatu o to, żeby podejmowali działania. Pan przewodniczący, jako też pracownik pogotowia, mówi, że to będzie bardziej motywujące. No to potrzebujecie państwo jeszcze większej motywacji poprzez formułowanie apelu, który wydźwięk społeczny może mieć różny. No bo dla mnie ten wydźwięk jest co najmniej wprowadzający nie tylko w błąd, ale powodujący chaos. I to jeszcze powiem więcej. Grający na emocjach. I to mnie najbardziej boli, ponieważ pogotowie ratunkowe dla wszystkich mieszkańców jest bardzo ważne, bo nikt z nas nie wie, w jakiej sytuacji się znajdzie i kiedy będzie potrzebował pomocy. Puszczanie czegoś takiego w przestrzeń publiczną prowadzi bardzo duży niepokój, bardzo duże emocje wśród ludzi i jest to po prostu niepotrzebne. Ja chcę i wiem, że wszyscy z państwa wesprzeć te działania i tutaj każde działanie, czy to tutaj pana Konrada, szpitala, czy pana starosty, jestem przekonany, że wszyscy podejmiemy, ale tym dokumentem wprowadzamy naprawdę, przynajmniej w moim odbiorze, ja go tak czytam, ten dokument, ja też nie wiem, ale nadal nie poznałem samej intencji. No jeżeli intencją jest, jeszcze raz to powtórzę, to, żeby była, tak jak pan przewodniczący i pan Konrad powiedział, większa motywacja do działania, no nie wiem, dziękuję. Ja mogę? Przewodniczący, czekam. Piotr Krzysztofik za panem Michałem. Pan Piotr Krzysztofik, pan Michał Karski, chyba tak to było w kolejności. Pan Michał był pierwszy zdecydowanie, ja za panem Michałem. Proszę bardzo, pan Michał Karski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
Szanowni Państwo, tu się zwrócę do Państwa radnych. Ja uważam, tutaj troszeczkę pojawił się pewien błąd pisarski, bo apel jest czymś, że my apelujemy, żeby ktoś coś zrobił, a do nas w treści jest napisane, że Rada Miejska popiera. Więc po pierwsze uważam, że nie powinno się to nazywać apelem, tylko rezolucją poparcia dla działań. To jest moja jedna taka drobna uwaga. Po drugie, za mało czasu, żeby na tym popracować. Przepraszam bardzo, 10 minut to stanowczo za mało, znaczy takim popracować. Prośba, Szanowni Państwo, nie wprowadzajmy tego do dzisiejszego porządku dnia. Zostawmy to na weekend. W poniedziałek pan prezydent może zwołać sesję nadzwyczajną, konkretnie tylko w tym punkcie. Ja popieram nasz szpital. Mam dużo osób znajomych, którzy pracują w ratownictwie i nie tylko. Ja wiem, że może aż takiej wiedzy nie posiadam jak pan Konrad Borowski czy pani Jela Przedbora, natomiast wiem, że oni mówią prawdę, że to jest potrzebne, żeby to, co się dzieje, się nie zdarzyło, prawda? Ale jeżeli mamy wystąpić z jakimś stanowiskiem Rady Miejskiej, niech to będzie stanowisko całej Rady Miejskiej i niech ono będzie dopracowane. Ja tak uważam. Nie róbmy tego tak po prostu ad hoc, że dzisiaj wprowadzamy i dzisiaj. To jest apel, który pan prezydent prosi nas, Radę Miejską, że to my apelujemy. Nie, to nie jest apel, to jest rezolucja. Także bardzo prosił o doprecyzowanie tego. Szanowni Państwo, zdejmijmy to, zagłosujmy, niech to wróci na przykład w sesji nadzwyczajnej, jeżeli pan prezydent może zwołać sesję zwyczajną w poniedziałek i wrócimy do tematu. Takie jest moje zdanie. Dziękuję uprzejmie. Panie radny, my nie debatujemy nad zdjęciem czegoś, o co pan apeluje teraz, tylko nad wprowadzeniem, więc to nie o to przepraszam, chodzi. Przepraszam, panie. Nie wprowadzajmy tego, Szanowni Państwo. Przepraszam, źle się wyraziłem. Pan Piotr Krzysztofik, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja też, znaczy, no tak, też inaczej odbieram zapis, który jakby wieńczy ten proponowany tekst, niż kilka osób tutaj mówiących przede mną, tak jak na przykład pan Konrad Borowski czy pan przewodniczący Kuchta. Ostatni zapis w tym piśmie brzmi tak, że apelujemy o podjęcie jakichś działań, szybkich i skutecznych. Tak? Jest to coś diametralnie różnego znaczeniowo niż wyrażamy poparcie dla tych działań. W związku z tym, no stając w prawdzie, jest to nie do końca dla mnie zrozumiałe w ten sam sposób, który zaprezentował pan przewodniczący i drugi z radnych. Moje osobiste zdanie w tej sprawie jest takie, żeby podobne apele formułować po wysłuchaniu i po zajęciu stanowiska, podaniu takiej możliwości zarządowi, panu staroście i w moim zdaniu, w mojej ocenie, w mojej opinii wydaje się zasadnym odłożenie takich rozważań na no, jakiś bardzo krótki, ale jednak późniejszy termin, który pozwoli się nam zorientować lepiej w tych działaniach i w najlepszych możliwych kierunkach tych działań. Mówię to w imieniu własnym, tak żeby nie było tutaj wątpliwości co do tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Pani Marzena Popławska, proszę bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący za głos. Szanowni Państwo, zgadzając się z moimi przedmówcami, jestem tego samego zdania, że to sformułowanie jakby no, nie do końca odnosi się do tych treści, o których byśmy musieli dzisiaj rozmawiać. Nie wiem, czy ten apel, czy z treścią tego apelu również był zaznajomiony pan prezydent czy członkowie zarządu. Czy oni w ogóle wiedzą, że ten apel dzisiaj będzie włączany w porządek naszych obrad? A jeżeli tak, to dlaczego nie zostali doproszeni jako osoby najbardziej kompetentne w tym temacie, biorące udział w rozmowach z przedstawicielami województwa, aby można im było zadać te pytania? Więc ja
wnioskuję i bardzo proszę, aby ten punkt nie był włączany w porządek dzisiejszych obrad. Po pierwsze, tak jak powiedział nasz kolega radny Czarek Krawczyk, zostaliśmy jakby zbyt późno zeznajomieni, nie mieliśmy zbyt dużo czasu, żeby zgłębić tematykę. Nie było czasu, żeby doprosić, tak jak mówił pan przewodniczący, osoby, które są odpowiedzialne na terenie naszego powiatu za rozmowy z przedstawicielami województwa i jak w ogóle ma się ten temat w sytuacji teraz już, kiedy były podjęte rozmowy z województwem. Bo z tego co wiem, to dużo się na ten temat mówi, a problemu w zasadzie nie ma, bo mamy zapewnienia, że groźby tutaj dla naszego ratownictwa tomaszowskiego nie ma, ale ja tylko takie znam informacje z ust osób odpowiedzialnych, ale chciałabym, żeby one się tutaj wypowiedziały i na wiele innych pytań, które nas nurtują w tak ważnych tematach dla nas i dla mieszkańców Tomaszowa. Także bardzo dziękuję. Czy ja mogę, panie przewodniczący, długo czekać? Na ciekawie usłyszałbym zapewnienia pani radnej z czyich ust takie są zapewnienia, że nie ma groźby. Więc chętnie bym tego usłyszał, kto takie zapewnienia daje. A to w kwestii faktycznie zaproszenia. Nie zdążyłem po prostu, ze względu na to, że dzisiaj wpłynęło, nie zdążyłem zaprosić zarządu powiatu. To jest prawda. Z tym, że no, nigdy takich rzeczy jak w tym kierunku nie szliśmy. Być może brak doświadczenia w takich podejmowaniu takich apelów w kierunku, powiedzmy, wsparcia samorządu powiatu w działaniach. I stąd brak zaproszonych gości, chociaż podejmowaliśmy apele czy uchwały dotyczące współpracy z powiatem. I również osoby z samorządu powiatu nie były na tych sesjach obecne. I jakoś problemu nie widzieliśmy wtedy, bo jeżeli uważaliśmy za podjęcie uchwały za słuszną, czy to w budowie dróg, czy w innych inicjatywach. I ja nie przypomniałem sobie, żeby akurat były osoby zapraszane i jakoś problemu nie było. No. A pani radna wspomniała na początek o panu prezydencie, więc czy pan prezydent jest zaznajomiony? No przecież inicjatorem wniosku jest pan prezydent, pani radna, więc nie wiem, albo to było przejęzyczenie, albo po prostu, no nie wiem. Dziękuję pani Barbara Klatka i pani Marzena Popławska, proszę bardzo. Dobrze. I pani Ola Przedbór. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Szanowni Państwo, dla mnie jest zupełnie oczywiste i bardzo ważne, aby obydwa samorządy, i miejski, i powiatowy, ze sobą współpracowały. I jak najbardziej tutaj powinien też bardzo dobrze współpracować pan prezydent z panem starostą. Natomiast na pewno takiej współpracy i dobrej atmosferze, która miałaby towarzyszyć takiej współpracy, na pewno nie służy taki list otwarty pana prezydenta. I tutaj naprawdę nie odebrałam tego dobrze, bo rzeczywiście to wygląda tak, jakby pan prezydent miał wiedzę, że pan starosta w tej kwestii nic nie robi, bądź robi zbyt mało. I w związku z tym list otwarty wystosował, wszystkie media opublikowały przecież ten list, tak? Natomiast to nie powinno tak wyglądać. Nie powinniśmy w ten sposób pracować. Sesja Rady Powiatu, nadzwyczajna zresztą, zwołana przez bodajże na wniosek członków Komisji Zdrowia, odbyła się w poniedziałek. We wtorek mogło to trafić już do nas. Mogło to trafić do nas, mogliśmy na Komisji Społecznej obradować. Ja dziś uważam, że powinniśmy, rzeczywiście przyłączam się do tych głosów, które mówią, że powinniśmy zrobić to w formie sesji nadzwyczajnej, żebyśmy mieli czas się nad tym wszystkim dobrze zastanowić i zrobić to porządnie. To jest jedno, a po drugie, faktycznie uważam, że w przypadku takiej uchwały powinien tu przynajmniej być pan starosta, pan prezydent, który jest inicjatorem wprowadzenia tego do porządku, powinien się wypowiedzieć. Powinniśmy działać transparentnie, ale też w dobrej atmosferze, bo to są za poważne rzeczy i nie powinniśmy absolutnie na światło dzienne takich
listów otwartych. No zastanawiam się, dlaczego pan prezydent coś takiego zrobił, bo naprawdę to ewidentnie wskazuje na to, że pan prezydent uważa, że starosta nic w tym temacie nie robi. Natomiast ja obserwowałam i słuchałam obrad Rady Powiatu i tam pan starosta, zarówno jak pan starosta, jak i członkowie zarządu wypowiadali się na ten temat, więc no trochę to nieładnie wygląda. Ja uważam, że powinniśmy dzisiaj odstąpić od procedowania tego i zrobić to, jeśli już, to w formie sesji nadzwyczajnej i zastanowić się właśnie, do kogo my tak naprawdę ten apel powinniśmy skierować. Dziękuję. Nie słychać pana, panie przewodniczący. A jeszcze... Przepraszam, na emocje wyłączyłem mikrofon. Przepraszam, na emocje wyłączyłem, bo miałem mikrofon. Pani Ela Przedbora, pani Marzena Popławska. Ja byłam druga. Ja tylko chciałam przeprosić. Aha. To było przejęzyczenie. Przepraszam. Aha. Ja chciałam przeprosić. Okay. Rzeczywiście to było przejęzyczenie. Chodziło mi o to, czy pan starosta i zarząd powiatu został zaznajomiony z treścią tego apelu. O tym, że dzisiaj ten apel będzie procedowany w trakcie sesji. I oczywiście tutaj no, chcę nadmienić, że adresatami powinny być władze województwa, a nie powiatu. I również dołączam się do tego, co powiedziała moja przedmówczyni, że bardzo byśmy chcieli, żeby ta współpraca na płaszczyźnie miasto-powiat przebiegała jak najlepiej. To wszystko. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani Ela Przedbora. Tak, proszę państwa, jeśli mogę tutaj zabrać głos w tym temacie. Wiecie państwo, że tak naprawdę wojewódzka stacja w Łodzi próbuje nie tylko w Tomaszowie, ale w innych miastach, z innych szpitali jakby odebrać tą działalność ratownictwa medycznego. Rozmawiałam z dyrektorem Piotrem Kagankiewiczem dosłownie przed chwilą. Zapytałam, czy mogę te informacje jakby przekazać publicznie, więc wyraził na to zgodę. Proszę państwa, tam Rada Powiatu, Rady Gminy napisały podobny apel. Oni walczą o to, żeby ratownictwo medyczne zostało przy szpitalu. No z dwóch powodów, tak? Bezpieczeństwo mieszkańców to jest przede wszystkim, a drugie, no jest to znaczny uszczerbek, jeżeli chodzi o finansowanie i wpływy z NFZ-u, czyli no przychody szpitala. Natomiast odnosząc się do treści tego apelu, począwszy od pierwszej strony, czyli tego listu jakby punktu wprowadzającego to do porządku obrad i czytając wszystkie te punkty, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, natomiast w uzasadnieniu, gdzie Rada Miejska Tomaszowa apeluje do władz powiatu tomaszowskiego, powinno być, że wspiera, wykreślenie tego apeluje, ale że wspiera władze powiatu i zarządu tomaszowskiego Centrum Zdrowia i wtedy w takim kształcie uważam, że ten apel wstępny, oczywiście nie mówię, że nie powinno być sesji nawet może i połączonej, tak, powiatu i radnych powiatowych i radnych rady miejskiej, no bo to jest ważny temat, tym bardziej, że mamy jedyny szpital w Tomaszowie i o takim zasięgu działania ratownictwa medycznego. Więc cała treść tego apelu jest dobra, nawet tytuł tego apelu, jak tutaj czytamy, jest w sprawie poparcia dla działań zmierzających do zapewnienia dalszego świadczenia przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia Usług w zakresie ratownictwa medycznego. Natomiast ten ostatni punkt jest dla mnie no, nie do przyjęcia, że apelujemy do władz, tylko wspieramy jako Rada i jesteśmy jakby razem z nimi w tych wszystkich działaniach. Nawet bym dopisała, że jeżeli potrzebują większego wsparcia, to prosimy właśnie o takie wspólne spotkanie w tym temacie. Nawet powiedziałabym umówić się z delegacją do wojewody, żeby radni przedstawiciele powiatu i radni Rady Miejskiej czy gminy, jeżeli do tego apelu się dołączą, taki wspólny apel jakby, no myślę, że spotkanie jest największą wartością oprócz takich pism jakby intencyjnych. Dziękuję. Nie słychać pana, panie przewodniczący. Tak jest, nie słychać pana, ja tutaj stoję już w kolejce długo. Znaczy, właśnie nie pamiętam, kto z państwa był pierwszy, pan Piotr Kucharski. No ja długo stoję, panie przewodniczący. Pan Patruski.
Kto ja z to nawet pierwszy? Siedzę. I pan Adrian Witczak, i pan Zbigniew Kamiński. Są cztery osoby. Ja czasem zgłaszałem się jeszcze przed Elą, przed Borą, panie przewodniczący. Kucharska była pierwsza. Proszę bardzo, panie proszę. Dziękuję. To, co koleżanka powiedziała, to w zasadzie wyjęła mi z ust i pod taką formą, bo to jest wtedy jasne pokazanie naszej roli dla mieszkańców, tak? Bo my faktycznie tutaj ani nie mamy nadzoru, ani nie mamy głosu decydującego i jasno deklarujemy to poparcie. Ja może mieszkańcom przypomnę, bo radni to wiedzą. Szpital w Tomaszowie był na niechlubnym ostatnim prawie że miejscu w Polsce. To było dawno temu jeszcze za początkowych rządów starosty Kagankiewicza. Tam dług sięgał 50 milionów. To były błędy. I te błędy były naprawione nawet przez panią premier Kopacz. To był jeden z pierwszych prywatyzowanych szpitali. Duże zwolnienia z 1500 osób zostało około 800. Dlaczego o tym mówię? Bo w tej chwili jest gra o pieniądze. My oczywiście pochylamy się z troską nad losem mieszkańców, ale chcę, żeby to mieszkańcy usłyszeli. To jest obrzydliwa gra o kasę, tak? To jest po prostu zamach na usługę, która jest w tej chwili świadczona. Jest teraz spór, kto będzie czerpał korzyści z usługi. I faktycznie my powinniśmy tutaj wspierać podtrzymanie tych rozwiązań, które są, nawet dlatego, że powiat, czyli mieszkańcy i Tomaszowa, i powiatu ponieśli dosyć duże nakłady. Były kupowane nowe karetki. Kolega tutaj Jodłowski, Konrad Borowski dużo pracy włożyli w to, żeby te usługi były na coraz wyższym poziomie. I nawet pan przewodniczący też tak dużo pracy wkłada w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda. I chyba o tym trzeba powiedzieć mieszkańcom, że tak naprawdę te mniejsze miasta w tej chwili są stawiane pod ścianą, tak? I nie powinniśmy na to pozwalać, bo za 3-4 lata znowu będziemy słyszeć, że szpital ma kłopoty, że trzeba szukać nowych rozwiązań. Te kłopoty to najczęściej jest lawina złych decyzji. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za cenny głos ze strony pana Piotra Kowalskiego, że przybliżył trochę historii, choć można by na temat tej historii naprawdę długo i dużo mówić. Poproszę pan Jarosław Patorski. Nie wiem, czy, bo państwo dopytywaliście o wnioskodawcę. Wiem, że od dłuższego czasu tu się dopominał głos pan prezydent. Czy może byśmy teraz przerwali, zanim państwo wiedzieć, pan prezydent w kwestii tego wniosku powie i później będziemy dalej dyskusję prowadzić. Ja też możemy tak po prostu? Jeżeli tak, to poproszę głos pana prezydenta. Bardzo proszę, panie prezydencie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo przepraszam za moją nieobecność od samego początku, ale od godziny 10 uczestniczyłem w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich. Tak dla państwa ciekawości, omawialiśmy 15 punktów porządku obrad. Uczestniczyło w związku ponad 300 przedstawicieli miast i no jakieś 20 minut temu udało nam się zakończyć. Widzę, że jeszcze Rada Miejska nie przyjęła nawet porządku, więc niewiele straciłem. Ale cieszę się, że mogę z państwem być. Bardzo dziękuję za głos mojego przedmówcy, pana radnego Piotra Kucharskiego. On w pewnym sensie wyczerpuje ten temat i proszę państwa, jako prezydent miasta zrobiłem to, co w tej sytuacji uważałem za stosowne, reprezentując przeszło połowę mieszkańców powiatu tomaszowskiego i faktycznie tak jest, że to były bardzo już zaawansowane działania, jeśli chodzi o przejęcie pogotowia w Tomaszowie Mazowieckim. Doszły do mnie słuchy, że przedstawiciele łódzkiej stacji, wojewódzkiej stacji prowadzili na terenie powiatu i na terenie miasta rozmowy, już zaawansowane rozmowy, chociażby w kwestii pozyskania działek pod stacjonowanie konkretnych karetek. W Tomaszowie wiem, że omawiana była ulica Koplina, wiem, że przedstawiciele tejże instytucji byli również w Rzeczycy, także to nie jest tak, że miało tak nie być, a czy jest to wyssane z palca. W związku z tym wystąpiłem z listem otwartym do pana starosty, bowiem faktycznie uznałem, że dotychczasowe działania są enigmatyczne i mało skuteczne. Ale również wystąpiłem z listem, może nie listem otwartym, ale z listem do pana marszałka województwa łódzkiego z prośbą, aby przyjrzał się tej sprawie osobiście. Być może jego zastępca, który zajmuje się służbą zdrowia, jest za nią odpowiedzialny,
nieprecyzyjnie przedstawiają mu dane dotyczące tejże kwestii przejęcia, tak naprawdę przejęcia pogotowia w Tomaszowie Mazowieckim, ale nie tylko w Tomaszowie Mazowieckim, bo jak wszyscy Państwo wiecie, również stacja była bardzo żywo zainteresowana, jest chyba nadal, chociaż już mam informację, że prawdopodobnie umowa konsorcjum zostanie przedłużona, ale jeszcze nie jest to pewne, więc jeżeli zostanie, no to każdy taki apel i każdy nasz głos w tej sprawie popierający pogotowie i popierający funkcjonowanie pogotowia właśnie w ramach Tomaszowskiego Szpitala, w ramach powiatu tomaszowskiego jest słuszny, jest motywujący, jest mobilizujący dla tych, w czyich rękach są te decyzje. Ja przyznam się szczerze, że też odsłuchałem sobie sesję nadzwyczajną i miałem troszkę odmienne wrażenie niż to przedstawiane przez niektórych z Państwa radnych, że faktycznie radni, chociażby pan radny Sejmiku Wojewódzkiego, czy niektórzy radni Koalicji Obywatelskiej wręcz swoimi pytaniami skłaniali do podjęcia takiej decyzji, ażebyśmy pozbyli się tego pogotowia w sytuacji, kiedy za chwilę będziemy mieli możliwość korzystania z lądowiska, kiedy faktycznie, tak jak zostało wspomniane, spore pieniądze zostały włożone w budowę własnego transportu sanitarnego i zarówno przez zarząd poprzedni na czele z panem Mirosławem Kuklińskim, jak i obecny z panem starostą Mariuszem Węgrzynowskim. Dlatego te działania miały wspomóc i wesprzeć i to działanie również ma wesprzeć. Państwo jako radni podejmiecie oczywiście decyzję suwerenną, czy wprowadzić ten apel do porządku, czy też nie wprowadzać. Ja oczywiście uszanuję. Tak jak wspomniałem, jako prezydent miasta, gospodarz miasta, zrobiłem, uważam, to, co do mnie należało, bowiem zdrowie mieszkańców, ich życie wręcz w tym wypadku jest najważniejsze. Państwo oczywiście zdecydujecie, jak uznacie za stosowne, ja to uszanuję. Dzięki. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Kto z państwa radnych chciał, bo wiem, że zgłaszali się... Pan przewodniczący udzielił głos. Proszę bardzo, panie Sabatowski. Ja też czekam za panem Batorskim. Proszę bardzo. Dziękuję. No jak już mi się udało doczekać, to odniosę się, bo chciałem wypowiedzieć się w tej kwestii dopiero jak ten punkt zostanie włączony. Widzę jednak, że to po pierwsze nie jest oczywiste i też się pojawiły pewne wątpliwości. No, szanowni Państwo, jeśli jesteśmy zgodni, bo tu widzę, że jesteśmy zgodni wszyscy, weźcie trzy osoby bezdyskusyjnie, że to jest niebywale ważna sprawa, że ratownictwo medyczne musi zostać w Tomaszowie. I widzę, że z tą tezą nikt nie dyskutuje, każdemu zależy, nikt nawet nie podchodzi do tego na zasadzie, jakby to była kwestia drugorzędna. Każdy się zgadza, że jest to kwestia priorytetowa. Tu mamy pełną zgodę. Jesteśmy też zgodni, że wsparcie działa mechanizmem takim, stosując mechanizm poprzez narzędzie apelu, też jesteśmy zgodni, że to jest narzędzie dobre. Narzędzie, które już było też stosowane. I tak naprawdę, tak jak ja rozumiem tę dyskusję, to w gruncie rzeczy cała dyskusja toczy się wokół pewnego sformułowania. To szanowni Państwo, też pamiętajmy, że możemy ten punkt wprowadzić do porządku naszych obrad, a potem ewentualnie zaproponować zmianę jednego sformułowania. I to de facto jeszcze sformułowania, które jest zlokalizowane w uzasadnieniu, a nie w samej treści apelu. Więc czy rzeczywiście, być może też są jakby inne powody, no to wtedy o nich mówmy, ale jeśli powodem jest kwestia sformułowania, to można wprowadzić ten punkt i nad nim dyskutować. Przechodząc dalej, też podniosę tę kwestię, bo poruszane jest to, że nie został zaproszony pan starosta i rzeczywiście wydaje mi się, że na pewno byłoby to korzystne. Natomiast też pamiętajmy o osobie członka zarządu powiatu odpowiedzialnego za szpital, który naprawdę wokół wszystkich spraw związanych ze szpitalem wykazuje niesamowite zaangażowanie. Mówię o panu Michale Czechowiczu, który też jest człowiekiem, który tej sprawie poświęca ogromną uwagę. Zresztą nie tylko tej, wszystkim sprawom związanych ze szpitalem. Jest to człowiek, gdzie ja na przykład też czuję się dużo spokojniej, że ten człowiek za szpital odpowiada, bo na pewno jest to osoba na właściwym miejscu. Przechodząc jednak do meritum, bo tak jak mówię, widzę, że nie jest to oczywiste, czy będziemy to głosować, czy nie. Przy czym, tak jak mówię, nie do końca rozumiem dlaczego, bo jeśli
kontrowersje budzi jakieś sformułowanie w uzasadnieniu, to powinniśmy na poziomie omawiania do tego wrócić. Tak przynajmniej mi się wydaje, taka jest przynajmniej moja opinia. Szanowni Państwo, ponieważ temat jest niezwykle ważny, ja nie ukrywam, że rozmawiałem na ten temat z naszą radną sejmiku wojewódzkiego, panią Ewą Wędrowską. Też to nazwisko nie padło, a jest to osoba bardzo zaangażowana w tę sprawę. Nie wolno tego pomijać, niezależnie jakie kto ma przekonania, to jest to osoba niezwykle w tę sprawę zaangażowana. I z tego, co mi na chwilę obecną wiadomo od pani radnej, pani radna Ewa Wędrowska twierdzi, że rzeczywiście te sprawy zmierzają we właściwym kierunku. Więc reasumując, należy wspierać, należy dążyć do tego, żeby rzeczywiście tu się niczego nie stało i sprawa jest na tyle ważna, że nie można gdzieś, odnosząc wrażenie, że sprawy zmierzają w dobrym kierunku, gdzieś kolokwialnie mówiąc, spuszczać nogę z gazu. Ale też zważmy, w którym kierunku to zmierza. Ja takowe zapewnienia otrzymałem, także jak pan przewodniczący wcześniej pytał o osobę, to ja mówię konkretnie, z kim w tym temacie między innymi rozmawiałem i kto takowe zapewnienia mi wskazał. Natomiast podejmujmy działanie, bo wszyscy jesteśmy zgodni, jak to jest sprawa ważna, żeby to ratownictwo w Tomaszowie się utrzymało. Wspierajmy się, wspierajmy powiat, ale też wspierajmy takie osoby jak pani radna Ewa Wędrowska, która naprawdę podejmuje niesamowite działania w tym zakresie, żeby tutaj naszemu ratownictwu medycznemu, tak naprawdę naszym mieszkańcom, bo to nie chodzi nawet tyle, że o ratownictwo, co o naszych mieszkańców, którzy tego ratownictwa tutaj na miejscu potrzebują, by się nic nie stało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja się cieszę, że pani przewodnicząca Komisji Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, pani Ewa Wędrowska, podejmuje takie działania, bo właśnie o takie działania nam chodziło między innymi już wcześniej podczas rozmów i spotkań właśnie w kierunku, bo pan marszałek województwa razem wspólnie z panem dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego podjęli decyzje dotyczące ważnych aspektów zdrowotnych, nie konsultując tego tak naprawdę z Komisją Zdrowia, jak ważnym elementem całego Urzędu Wojewódzkiego. Więc bardzo się cieszę, że ta informacja, ta dyskusja, ta debata dotarła do pani Ewy Wędrowskiej. Jak najbardziej cieszę się z tego powodu, że ona zaczyna przynosić efekty. Mam nadzieję, że to nasze dzisiejszy apel, który no być może podejmiemy, tylko wzmocni w tych działaniach panią Ewę Wędrowską, której serdecznie tego życzę. Pan radny Adrian Wiczak, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bo tutaj już pojawiają się pewnego rodzaju insynuacje, jak zwykle ze strony pana prezydenta, ale jasno już od samego początku, może pan prezydent późno do nas dołączył, to nie słyszał. Ja jako radny jak najbardziej jestem za tym, żeby to pogotowie było tutaj w takiej strukturze, w jakiej jest teraz i absolutnie nie jestem za tym, żeby doszło do jakiegokolwiek pozbycia się pogotowia. Natomiast ten apel, który państwo sformułowali, trochę no mam wrażenie, nie wiem, skopiowany może, nieprzemyślany, nieprzeczytany, niedostosowany do potrzeb tutaj Rady Miejskiej. No jest sformułowany błędnie i właśnie o tych sformułowaniach, o których mówi, może niezbyt wnikliwie to przeanalizowałem przez ten 10 minut, ale głównie to te sformułowania, na które już jako w pierwszej mojej wypowiedzi w tej dyskusji zwróciłem uwagę, czyli to zakończenie, o którym też wspominała przed chwilą pani Ela. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, dlaczego to nie my formułujemy ten apel? Dlaczego to pan prezydent wrzuca nam na 10 minut przed treść apelu Rady Miejskiej? A przecież skoro wiedział, jaki jest problem. Pan Konrad Pogorzelski również przecież był na Komisji Spraw Społecznych. Mogliśmy na Komisji Spraw Społecznych zaproponować wspólnie, wypracować treść takiego apelu, zaproponować my jako radni, bo to zwróćcie Państwo uwagę, to jest apel nas jako radnych. I tak zgadzam się z panem radnym Batorskim, że sądzę, że wszyscy tu będziemy zgodni w tym, żeby to pogotowie wspierać i sformułować taki apel, który będzie miał na celu wsparcie, realne wsparcie, nasz głos. I ja za tym jestem, żebyśmy taki apel jak najbardziej przyjęli, tylko żeby to też było przemyślane, żebyśmy wiedzieli, jaki jest skutek tego apelu, bo może tak jak już tutaj mówiłem, ten apel powinien być właśnie skierowany do marszałka. Tutaj apel wsparcia w działaniach starosty i szpitala jak najbardziej również.
tylko no to uzasadnienie zupełnie się z tym nie klei. Ja mam taką propozycję. Może zorganizujmy przerwę, zorganizujmy jakieś wspólne posiedzenie komisji, wypracujemy treść tego apelu wspólnie, po prostu usiądziemy, wypracujemy wspólnie wszyscy treść apelu i przedstawimy nasz projekt i go przyjmiemy. Dlaczego mamy bazować na jakichś gotowcach, które gdzieś nam są wrzucone? Wiemy, jaki jest cel, chcemy wesprzeć, wesprzyjmy, przyjmijmy taki dokument, tak? Natomiast, no, żeby to też nie wdać się tu w jakąś taką, a mam nieodparte wrażenie, że to jest jakaś dziwna rozgrywka, której nie do końca rozumiem, którą nie do końca rozumiem i nie chcę w niej uczestniczyć. Dlatego chciałbym, żeby to był realnie nasz apel, który będzie po prostu wspierał te działania, a nie wpisywał się w jakiś dziwny spór. Dziękuję bardzo. Ja mogę, panie przewodniczący. Bardzo, proszę bardzo, tylko nie wiem, czy ktoś nie był pierwszy, ale no proszę bardzo, bo nie pamiętam, kto tam się później. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Nie wiem, czy jest pani Wędrowska, ale z tego, co wiem, to na pewno jest pan Arkadiusz Gajewski, a to jest radny sejmiku województwa łódzkiego. Z tego, co wiem, to skierował interpelację do marszałka w tej sprawie. Może by w kilku zdaniach się odniósł, jeśli by pan pozwolił do całej kwestii. Panie przewodniczący. Oczywiście, że pozwolę, tylko pozwólcie państwo, że przyjmiemy tą formułę taką stałą, że państwo swoje głosy wyczerpiecie. Jak najbardziej po to zaproszenie między innymi, żeby mógł zabrać w razie konieczności. Nie widzę zalogowanych, chociaż była zaproszona również pani Ewa. Mam nadzieję, że może w międzyczasie dołączy. Jak państwo wyczerpiecie dyskusję, to ja oczywiście proszę takiego głosu. Proszę wrócić do tego i poprosić pana Gajewskiego, żeby zabrał głos. Dziękuję. Poproszę pana Cezarego Krawczyka o głos. Proszę bardzo. Proszę państwa, ja na którejś sesji sprawdzałem oglądalność naszej sesji i okazało się, że oglądało nas wtedy 24 osoby. Nie wiem, ile teraz nas ogląda, ale być może więcej. Ktoś to sprawdzi, może zmieniły się jakieś realia, ale ja zaczynam rozumieć, dlaczego, drodzy państwo, tego się nie da słuchać. Bijemy kolejny rekord. Proszę państwa, nie chcę tutaj, no broń Boże, moralizować. Nie ustaliliśmy od godziny 11 porządku obrad. Jest godzina 14:20, drodzy państwo. No będziemy jeszcze dyskutować. Panie przewodniczący, apel gorący. Ja kiedyś, nie pamiętam, czy na początku tej kadencji, czy poprzedniej, wnioskowałem o to, aby przejrzeć regulamin, aby nie dopuścić takiej sytuacji. Wie pan, niedobrze świadczy to o Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i panu jako przewodniczącym, jeżeli 3,5 godziny zajmuje nam ustalenie porządku obrad. Apeluję do państwa, wszystko powiedział, ja wiem, że każdy chce tam się zaprezentować, a tym bardziej dziwne, bo my wszyscy się z tym zgadzamy, że chcemy tego pogotowia tutaj i dyskutujemy, bo to cały świat. Proszę, no, drodzy państwo, no, nie mam żadnych tutaj możliwości wpływania jakiegoś bezpośredniego, mogę jedynie prosić, to przegłosujmy ten porządek obrad, przystąpmy do realizacji sesji, bo bijemy kolejny rekord. Poprzednio chyba gdzieś tam około 2 godziny, dzisiaj 3,5 godziny już ustalamy porządek. No. Będziemy teraz jeszcze wsłuchiwać się w głosy, nie wiem, innych radnych, jeszcze będziemy, no to może faktycznie zasadny jest wniosek pana Adriana, żeby zrobić przerwę do jutra, czy do, nie wiem, do kiedy zastanowić się nad tym, bo drodzy państwo, jesteśmy nieskuteczni, niesprawni, bo jeżeli Rada Miejska Tomaszowa dużego miasta nie potrafi w przeciągu, nie wiem, 3,5 godzin ustalić w porządku sesji, to ja mam wątpliwości, co my tu robimy i nie dziwię się, że młodzież nas nie ogląda, bo ich rozwiązujemy bez ich wiedzy, 3,5 godziny ustalamy porządek posiedzenia, tłumacząc to, że no demokracja, no wszystko okej, tylko że demokracja też ma swoje jakieś ramy i musi być no, sprawną organizacją. A panie przewodniczący, pan oczywiście zaneguje za chwilę, będzie tłumaczył dlaczego i tak dalej, ale faktami się nie dyskutuje. 3,5 godziny i brniemy dalej. Będziemy jeszcze słuchać, będziemy wysłuchiwać, przesłuchiwać. Wszyscy wiemy, drodzy państwo, spójrzmy sobie w oczy. No nie jest to... Proszę. Nie jest to dobra współpraca między miastem a powiatem. No. Listy otwarte, apele wrzucane do starostwa powiatowego. Wiele tutaj wypowiedzi padło, że starostwo działa... No, nie chcę, ja nie jestem tutaj może to ocenić, nie wiem, prezes szpitala, czy pan Konrad Borowski, czy ktokolwiek inny, ale wiem, że te działania, a my jeszcze publicznie, prawda, tam ich zobowiązujemy i dyskutujemy już drugą godzinę na temat porządku. Ja nie wiem, nie chcę zgłaszać, wiem, że przysługuje mi też
jako radnemu kiedyś korzystałem z tej formy złożenia wniosku formalnego, nie będę tego robił z uwagi na wagę tego zagadnienia, natomiast prośba, zmieśćmy się w 4 godzinach, bo tak to przekroczymy kolejny pułap absurdu już, jeżeli chodzi o ustalanie porządku obrad sesji. Dziękuję. Ja natomiast, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo za ten głos. Już sekundkę, panie Zbigniewie. Panie radny, ma pan oczywiście rację, jak najbardziej, że zbyt długo dyskutujemy. Ludzie już czasami nas nie chcą oglądać, właśnie chociażby z tego tytułu. I w ten sposób nasi mieszkańcy dzwonią nieraz do mnie i mówią, panie, dlaczego? Pozwoli pan, że w statucie niestety nie ma punktu, który pozwoliłby mi przerwać rozmowy radnych, gdzie wskazuje jednoznacznie, że radny w każdej chwili może zabrać głos. Ja nie chcę tego zabierać, żeby się później państwo gdzieś ktoś, a padały już takie głosy, że zabieram państwu możliwość zabrania ważnego głosu, bo są przedstawicielami miasta, przedstawicielami wyborców. Nie chcę tego robić. Jeżeli taki zapis by się pojawił w statucie, który by mi umożliwiał na przykład, że radny ma możliwość zadania 2 pytań, to wtedy by mi to pozwoliło na szybsze, sprawniejsze prowadzenie. Ten sposób, który mamy i zapis statutowy nie pozwala mi na przerwanie państwa radnych, chyba że padnie głos ze strony państwa o zamknięciu dyskusji i wtedy dopiero. No niestety chciałbym, ja też jestem człowiekiem i też nie chciałbym całą noc spędzić na debacie, która tak naprawdę, tak jak pan mówi, do tej pory nie zaczęliśmy jeszcze obrad, bo dyskutujemy. Proszę bardzo, pani Ela Przedbora, chyba tak? Pan nie zniknął. Ja byłem pierwszy. Kamiński. Tak, ja byłem pierwszy, już za długo czekam. Panie przewodniczący, dziękuję w końcu za głos. Myślę, że wszyscy mieli okazję już się wypowiedzieć. Jak zostało stwierdzone, wszyscy myślimy podobnie, ale nie możemy się po prostu skonsolidować, jeśli chodzi o ten apel. Więc w związku z tym wnioskuję, składam wniosek formalny o niewnoszenie tego punktu pod dzisiejsze obrady. Proszę o... Znaczy tak, jeżeli jest to wniosek formalny, ja ten wniosek muszę przegłosować. Jednocześnie zamyka to wszelkie dyskusje na ten temat, obojętnie czy Rada się zgodzi, czy nie zgodzi. Jeżeli się zgodzi, to będziemy procedować. Jeżeli się Rada nie zgodzi, to automatycznie kończy dyskusję tego punktu, żebyście państwo mieli świadomość. Jest to wniosek formalny. Panie przewodniczący, czy ja mógłbym poprosić o głos? Muszę poprosić o głos? O głos mógłbym poprosić? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja przysłuchuję się tej dyskusji i nie ukrywam, ja nie jestem specjalistą, jeśli idzie o funkcjonowanie ochrony zdrowia. I tu od razu to państwu powiem. Natomiast widzę, jak ważny jest to problem i też zdaję sobie sprawę, że wyrzucenie tego punktu z obrad no, w pewnym stopniu da możliwość i też chciałbym, żebyśmy taki apel przyjęli. Więc zastanawiam się teraz, żebyśmy jakoś teraz usystematyzowali nasze działania, że nawet jeżeli teraz odrzucimy, no bo treść tego apelu budzi wątpliwości, to żebyśmy mogli na przykład zorganizować, tak daję pod rozwagę, żebyśmy jednak o tym porozmawiali, mimo tego, że trwa to długo, zorganizować w trakcie przerwy wspólne posiedzenie, nie wiem, komisji, wypracowali treść tego apelu i przyjęli to, albo inaczej. Zwołali posiedzenie komisji i my jako wszyscy radni, wspólnie, ja nie chcę teraz dzielić, bo mogę to zrobić jako radny, mogę to zrobić z klubem, ale może wszyscy razem, żeby tutaj nie dzielić. Ustalmy, że złożymy wniosek o sesję nadzwyczajną i nie wiem, jutro podejmiemy taki apel, czy pojutrze, nie, to bo to piątek, sobota będzie, ale jutro czy w poniedziałek podejmiemy taki apel, w treści, którą wspólnie wypracujemy, bo mi na tym zależy, bo teraz nie chcę, żeby był taki wydźwięk, że prezydent nam wrzucił apel, my go odrzucamy i zostawiamy jakby tę sprawę bez rozwiązania. Nie, my jako radni powinniśmy tą sprawą się zająć i tego w ten sposób nie zostawić. Więc żebyśmy też, bo ja szczerze powiem, że ja teraz mam problem, bo ja nie wiem, co zrobić, dlatego też może o tym mówię, bo ja no, chciałbym zagłosować za zdjęciem tego z porządku, ale jednocześnie chcę taki apel podjąć, słuszny apel, który będzie wspierał. Nie zgadzam się z treścią tego, więc może by było słuszne, żeby przyjąć to, a zmienić treść w trakcie procedowania. No i tu mam takie, jestem rozerwany trochę. I teraz ja bym chciał, żebyśmy nie toczyli sporu i teraz na żyletki głosowali, czy przejdzie, czy nie przejdzie, tylko może zróbmy przerwę, ogłośmy jakieś spotkanie wspólne komisji,
jesteśmy spójni, myślę, w tym, co chcemy zrobić i pojednawczo przyjmijmy słuszny apel wspierający pogotowie w naszym mieście i w naszym szpitalu. Dziękuję. Panie przewodniczący, może ad vocem. Szanowny panie radny, w związku z tym, że sekundę, tak? Bo wpadł ze strony pana radnego Kamińskiego wniosek, który jestem zobowiązany z mocy statutu przegłosować. Niewątpliwie. Dziękuję bardzo, że przewodniczący, ale jednocześnie udzielił pan głosu, więc w związku z tym ad vocem tej wypowiedzi jak najbardziej jestem za tym, ale że skoro nie dopracowaliśmy się tu takiej formuły, że wszystkie osoby, które mogą udzielić nam informacji, będą uczestniczyły w takim posiedzeniu i wówczas będziemy mogli opracować takowy, potencjalnie możemy opracować taki apel wspólnymi siłami, więc jest to do rozważenia i oczywiście do zrealizowania. I tutaj popieram to stanowisko kolegi, który mówi, że stoi na rozdrożu, bo nie chciałby, żeby tu uciąć sprawę jednoznacznie, tylko żebyśmy mogli ten wniosek wspólnie wypracować, jeśli stwierdzimy, znając stanowiska stron, czyli tu w tym wypadku między innymi kierowane do zarządu powiatu, jakie jest ich stanowisko i czy będziemy mogli po wysłuchaniu ich opinii podtrzymać ten wniosek, ten apel, który tu zasugerował nam pan prezydent. Więc dlatego uważam, że teraz powinniśmy zamknąć dyskusję, a nie znaczy, że to ma nie mieć już miejsca dyskusja nad nowym kształtem takiego apelu. Dziękuję. Przepraszam, czy ja mogę jeszcze, panie przewodniczący? Szanowni państwo, dyskusja, jeżeli punkt zdejmiemy, to już nie będzie ona możliwa dzisiaj. Bo, ja bym chciała prosić o przerwę przed głosowaniem, panie przewodniczący, formalny wniosek. Głos, panie przewodniczący. Szanowni państwo, padły tutaj dwa wnioski. Jeden wniosek o zdjęcie, drugi o przerwę. Myślę, żebyśmy, szanowni państwo, gdzieś, no proszę, jeszcze pani Ela Przedbora i naprawdę ogłaszam przerwę. Jeszcze ja poproszę na chwilę. Proszę państwa, nie wiem, czy państwo wiecie, czy nie, ale w latach 2002 i przez 8 kolejnych byłam przewodniczącą Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. I sprawa transformacji szpitala i przekształcenia i sytuacja, jaka była trudna ze zwolnieniami i innymi rzeczami, brałam w tym czynny udział, a wręcz ja bym koordynowała i jakby też no przyczyniłam się do tego, że szpital jest w tym momencie, jakim jest. Może to potwierdzić ówczesny starosta Piotr Kagankiewicz. Ale proszę państwa, uważam, że cała ta treść, jeśli no polegacie na moim jakimś doświadczeniu i takich pism, i apeli, i protestów, i różnych historii w moim życiu, historycznie było bardzo wiele. I teraz mówię z całą odpowiedzialnością. Cała treść tego pisma jest dobra. Oprócz tej jednej, którą wnioskowałam, że Rada Miejska Tomaszowa wspiera władze powiatu i Tomaszowa Mazowieckiego w podjętych szybkich działaniach i tam skutecznych, czyli ta ostatnia strona, bo z tym, że apeluje do władz, to absolutnie nie. Więc ja bym to wprowadziła do porządku obrad dzisiaj z tą zmianą, która jest tutaj. Po potwierdzeniu, po rozmowie z dyrektorem z Sieradza, Piotrem Kagankiewiczem, no tak wspierają powiaty. Radomska, przepraszam. To nie chodzi o to, że ten apel jest jakby początkiem naszych działań i to, co powiedziałam o tych wspólnych spotkaniach. Tu chodzi naprawdę, proszę państwa, o pieniądze dla naszego szpitala. Jeżeli odetniemy ratownictwo medyczne, zrobi się deficyt, bo to jest tak, że na jednej procedurze, na przykład zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, będą jakieś straty, bo będą, czy w innych specjalnościach, ale są procedury, jak operacje zaćmy, które są jakby niwelują te pewne rzeczy. I tutaj tu naprawdę w całym pismie jest wszystko merytoryczne, oprócz tego jednego, gdzie naprawdę ja będę wnioskowała przy tym punkcie, jeżeli państwo przegłosujecie wniosek formalny, że on jednak zostaje, a naprawdę powinien zostać, tu nie ma na to czasu. To jest wsparcie dla działań pana radnego sejmiku Gajewskiego, którego czytałam też interpelację. To jest wsparcie też i jego działań.
Tu nawet możemy dopisać, że władz powiatu Tomaszewskiego Centrum działań naszych radnych sejmiku bym jeszcze dopisała, pani Ewy Wędrowskiej i pana Arkadiusza Gajewskiego, żeby ich też te interpelacje wesprzeć. Więc nie ściągajmy tego i nie róbmy konfliktu, którego nie ma. I uważam, że my możemy tu siedzieć i do 22, bo nie jesteśmy tu dla oglądalności, ale jesteśmy dla tego, żeby coś po prostu zrobić. Także niech ten wniosek padnie, ale nie wiem, czy ten mój głos jest... Panie przewodniczący, proszę respektować regulamin. No. Ja prosiłam o przerwę. Szanowni Państwo, pani radna prosiła o przerwę. Panie przewodniczący, ja jeszcze poproszę... Panie radny, proszę rozmowę, proszę bardzo. Ja prosiłem, szanowni Państwo, ja staram się respektować, tylko musicie Państwo też wiedzieć, że Państwo musicie zgłaszać wnioski adekwatne, czyli mające sens. Pan radny Kamiński zgłosił wniosek o zdjęcie punktu, który tak de facto on nigdy jeszcze nie został włączony, więc tak naprawdę wniosek pana Kamińskiego nie ma prawa bytu, ponieważ włączenie tego punktu jeszcze nie zostało włączone. Więc nie wiem, co mamy zdjąć, skoro nie zostało włączone. Więc chciałem tylko to po tych dyskusjach takich tak naprawdę Państwa to wyjaśnić. Myślę, że jeszcze pani Barbara prosiła o przerwę. Chciałam, żeby jeszcze rozjaśnić. Nie mówiłem, panie przewodniczący, o niewnoszenie tego punktu. Czyli mogę, panie przewodniczący, bo... Jeszcze raz, pan Adamiczak nie prosił o głos, proszę. Ja dziękuję. Ja przepraszam, że ja wiem, że padły wnioski, powinien pan... Ja sobie zdaję sprawę, tylko... Ja też chcę, żebyśmy tutaj byli spójni, że niepotrzebne nam jest takie głosowanie, rozbicie się w głosach, czyli bo ja stoję na rozdrożu, tak jak powiedziałem. Jednocześnie może mam taką propozycję, bo przystąpimy do głosowania nad wprowadzeniem tego do porządku obrad. Może sam pan prezydent jako wnioskodawca nie będzie wprowadzał tego, zmieni w trakcie naszych obrad treść w taki sposób, żeby on, tak jak w tej debacie wybrzmiało, jak również być może pan przewodniczący skontaktuje się z władzami powiatu, z panem starostą, czy mógłby dołączyć, bo nie wiem, może tak się zdarzy, że dołączył, odpowie na nasze pytania i my to dzisiaj podejmiemy. Tylko tu ja mam taką prośbę, panie przewodniczący, czy mógłbym poprosić pana prezydenta Marcina Witko, czy mógłby pan ustalić, czy jest zalogowany, czy ja mógłbym się zwrócić bezpośrednio. Tak. Dobrze, to panie prezydencie, czy widzi pan taką możliwość, żeby na ten moment wycofać ten wniosek, zmienić tą treść, o której mówiła również pani Ela w uzasadnieniu, bo sama treść może nie przemawiam wnikliwie, ale chyba nie budzi zastrzeżeń, i wprowadzić z tymi zmianami, my to będziemy później po prostu jeszcze dyskutować w trakcie głosowania, żeby tutaj już na tym etapie ustalania porządku nie robić jakiegoś zamieszania, a na czas, kiedy ten punkt będzie procedowany, doprosić pana starostę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że tej dyskusji już było dużo, bo padł wniosek o tą przerwę. Pan radny jeszcze jako ostatnim głosem, to nie to, że zabieram głos, jak Państwo, żebyście mieli świadomość, że nie zabieram głos, ale myślę, że prosił o sytuację, że przedstawi pan prezydent, więc myślę, że jak pan prezydent przedstawi i ogłosimy przerwę, żebyście Państwo mieli czas na namysł, będzie to najrozsądniejsze rozwiązanie na takie przemyślenie. Panie prezydencie, proszę pan o głos. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowny panie radny Czarku Krawczyku, zwracam się do pana, obiecuję, że będzie krótko i na temat. Proszę państwa, no naprawdę dla mnie nie ma to najmniejszego znaczenia, czy państwo podejmiecie apel sformułowany przez prezydenta i jego służby. Wiem, że niektórych radnych parzy wszystko to, co jest skierowane do rady przez prezydenta i jego służby. I to naprawdę nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. Dla mnie istotne jest to, żeby jeżeli państwo wyrażacie taką zgodę, wesprzeć te działania, które doprowadzą do tego, że pogotowie ratunkowe będzie w Tomaszowie Mazowieckim usytuowane w takiej formie instytucjonalnej, w jakiej funkcjonuje do tej pory. To jest pierwsza rzecz. I jeszcze jedna rzecz. Chciałbym absolutnie sprostować informacje, stwierdzenia wręcz, jakoby współpraca pomiędzy miastem a powiatem była niedobra, zła i tak dalej. To jest oczywiście nieprawdą. Współpracujemy z powiatem bardzo dobrze. Realizujemy szereg inwestycji lokalnych. Mamy zamiar realizować kolejne.
i to duże inwestycje dla Tomaszowa Mazowieckiego, dla powiatu tomaszowskiego, więc te informacje, jakoby współpraca pomiędzy miastem a starostwem była niedobra, są przedwczesne. Być może są tutaj i na tej, może nie na tej sali, ale podczas tej sesji uczestniczą osoby, które życzyłyby sobie takiej złej współpracy, bo tak jak wspomniałem, oglądając czy słuchając, odsłuchując ostatnią sesję nadzwyczajną Rady Powiatu, no, odniosłem nieodparte wrażenie, że faktycznie niektórzy by sobie tego życzyli. No, chcę Państwu powiedzieć, że nie ma takiej możliwości i przypomnę tylko, że to właśnie Komisja Zdrowia zwróciła uwagę powiatu, zwróciła uwagę na ten problem z przewodniczącym Mariuszem Strzępkiem na czele. Chcę Państwu powiedzieć, że również to radni klubu KWW Marcina Witko mocno opowiedzieli się w tej sprawie, jeśli chodzi o kwestie pogotowia ratunkowego. I zachęcam Państwa, żebyście popierali tego typu działania, bo one nie są żadną polityką na zasadzie Platforma PiS, tylko to jest realne działanie dla mieszkańców, dla miasta. I oczywiście zrobicie Państwo, co uważacie, możecie nawet zdjąć ten punkt z obrad. Ja zrobiłem, co uznałem za stosowne, skierowałem takie listy zarówno do marszałka, jak i pana starosty. I skoro Państwo nie przedstawiliście do porządku miasta takiego apelu, uznałem, że taki apel byłby wskazany również z Rady Miejskiej z uwagi na to, że ponad połowa mieszkańców naszego powiatu to mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego. Co Państwo zrobicie? Proszę tylko o jedno, żebyście z tego nie robili hucpy politycznej, jak to ma miejsce w tej chwili. A czy odniesie się Pan do mojej prośby? Nie pamiętam jakiej, ale... Szanowni Państwo, myślę, że do tematu wrócimy. Panie Przewodniczący, czy mogę na chwilę jeszcze o głos? Myślę, że Panie Radny, żeby szanować nas wszystkich, uprzedziłem, że po wypowiedzi... Dobrze, to ja poproszę po przerwie o głos, bo ja w tym samym temacie jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem do Pana Prezydenta. Ile przerwy by Państwa urządzało? Powiedz, ile przerwy potrzebujecie Państwo, żeby zrobić? Jeżeli usłyszę ze strony Państwa, jak nie, to 20 minut. Wystarczy? Czy mnie, czy mało? Wystarczy. Okej, ogłaszam 20 minut przerwy. Szanowni Państwo, myślę, że spokojnie możemy już wrócić do obrad. Wobec powyższego oznajmiam Państwu, że wznawiam obrady po przerwie i otwieram dyskusję, bo Państwo prosili, żeby po powrocie po przerwie pobudzić dyskusję, więc otwieram dyskusję ze strony Państwa. Słucham, kto z Państwa chciał jeszcze w tej kwestii. Oczywiście chciałem nadmienić, że wniosek pana radnego Kamińskiego nie może być to wnioskiem formalnym, ponieważ byłby to bezzasadny wniosek, ponieważ dyskusja nad zdjęciem czegoś, co nie zostało włączone, jest bezzasadna. I takowa moja interpretacja jest, myślę, że chyba, a na pewno słuszna. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Ktoś z Państwa radnych, nie wiem, czy pan Adrian Wiczak przed sesją nie chciał, chyba tak. Proszę bardzo, jeżeli chciał zabrać głos, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, ja bym jeszcze raz chciał się zwrócić do wnioskodawcy, czyli pana prezydenta Marcina Witko, z prośbą o to, aby wycofał ten punkt, żeby poprawił treść, umożliwił zabranie głosu panu staroście i zarządowi powiatu i następnie w dalszej części naszego posiedzenia, żebyśmy mogli ten punkt wprowadzić do obrad sesji. Szanowni Państwo, to jest ważny temat, wszyscy jednoznacznie opowiadamy się za nim, ale nie chcąc zaszkodzić, nie wpisując się w jakieś rozgrywki, my jako radni chciałbym, żebyśmy podjęli dobry krok, który realnie będzie wsparciem. Dlatego bardzo proszę pana prezydenta o wycofanie, poprawienie tego sformułowania, o którym mówiliśmy, i wtedy złożenie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad, żebyśmy mogli to przyjąć. Ewentualnie, co chyba też jest najlepszym rozwiązaniem, zwołanie na przykład w dniu jutrzejszym posiedzenia sesji nadzwyczajnej, gdzie będą zaproszone władze powiatu, będą mogły się wypowiedzieć, a my będziemy mogli przyjąć
apel, który będzie realną pomocą. Dziękuję bardzo. I poproszę, ja rozumiem, że jeżeli pan prezydent się do tego nie odniesie, no to będzie mi przykro i odbiorę to jako jednoznaczną rozgrywkę polityczną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja, szanowni państwo, w międzyczasie skontaktowałem się z sekretariatem starosty. Rozmawiałem nawet z członkiem zarządu. Zostały wysłane linki do uczestnictwa w sesji i zaproszenie jednocześnie do uczestniczenia nad tym punktem. Odzwaniał do mnie członek zarządu powiatu. Wie, że zrozumiał, że chcemy, radni sobie chcieli, żeby państwo uczestniczyli, ale wybór zostawiam już państwu, zarządowi powiatu, czy chce, czy nie. Wiem, że jest obecny w pracy zarząd starostwa i taką możliwość stworzyliśmy uczestnictwa w sesji, czyli otrzymali linki i zaproszenia oczywiście. Szanowni państwo, pan prezydent, widzę, jest. Proszę bardzo, panie prezydencie, Szanowni państwo, szanowny panie radny, jeśli pan pozwoli, nie obrazi się, sugeruję, żeby pan naprawdę zajął się pracą, a nie gadaniem. Moim obowiązkiem i moim prawem jako prezydenta jest możliwość zgłaszania konkretnych projektów uchwał, stanowisk czy apeli. Pana zadaniem jest przegłosowanie tego bądź nieprzegłosowanie. Uszanuję każdą decyzję pańską i państwa rady, więc proszę sobie mną nie zawracać głowy, bo dla mnie już wspomniałem panu odpowiedzi pierwsze i proszę słuchać też tych odpowiedzi. Wspomniałem panu, że dla mnie nie jest istotne, kto podejmuje ten apel, to znaczy kto proponuje podjęcie takiego apelu. Jest ważne, żeby taki apel był wystosowany do poszczególnych władz, które mają realny wpływ na to, żeby nie dopuścić do sytuacji likwidacji pogotowia ratunkowego w Tomaszowie Mazowieckim. Czy się to panu podoba, czy nie? No tak jest. I proszę, jeśli pan może, to przystąpić do głosowania. Poproszę o głos, panie przewodniczący. Kazimierz Pietrzyk, niech wyłączy mikrofon. Ja spróbuję wyłączyć panu Pietrzykowi sekundkę, zaraz. Trzeba skończyć tą dyskusję, bo naprawdę to już jest najwyższy czas. 4 godziny. Włączmy ten punkt. Panie przewodniczący, był wniosek formalny pana Zbyszka Kamińskiego do przegłosowania. My rozpoczynamy dyskusję. Panie radny, ja chyba wyraźnie tłumaczyłem państwu, również chyba, że pan radny nie słyszał, że wniosek pana radnego Kamińskiego nie może być wnioskiem zdjęcia czegoś. Poprawił ten wniosek, ja wyraźnie słyszałem, poprawił ten wniosek, przejęzyczył się, poprawił go, że chodzi mu o nieuwzględnianie tego wniosku w porządku obrad. Nie wiem, czy pan nie słyszał, bo ja słyszałem i pana wypowiedzi. Tego nie usłyszałem, ale to jest praktycznie to nieuwzględnianie, to jest z czego wniosku, czy to, co nad czym będziemy głosować, to odniesie swoje odzwierciedlenie w głosowaniu właśnie. No. Możemy jeszcze kolejną godzinę dyskutować, jeżeli pan dopuści. Ale to panie radny, to przecież pan zainspirował tę dyskusję tak naprawdę. No przecież szanujmy się, szanowni państwo. No. A dzisiaj, kiedy zabrałem głos, to już zamykamy dyskusję. Daję możliwość wszystkim radnym wypowiedzenia się. No. Pan Gajewski się zgłaszał, chciał zabrać głos. Tak, ale tak jak wspomniałem, po wyczerpaniu wszystkich państwa głosów radnych, dam ten głos jak najbardziej. Oczywiście, panie przewodniczący, mi się wydaje, panie Krzysiu, najpierw przegłosujmy to, co pan prezydent zgłosił, czy do programu przyjmiemy, czy nie, a nie pana Kamińskiego, żeby nie przegłosowywać. No przecież to jest absurd, żeby nie przegłosowywać czegoś, co jest zgłoszone do przyjęcia. No dokładnie taka... Pan prezydent złożył wniosek, przegłosujmy, przyjmijmy albo nie, a nie pana Kamińskiego wniosek, który nie przyjmować. I wtedy nad treścią możemy dopiero dyskutować, bo możemy zmieniać treść nawet, tak jest. Szanowni państwo, kto z państwa radnych jeszcze Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego chce zabrać głos? Pan radny Adrian Wilczak, proszę bardzo. Ja też, szanując państwa czas, nie będę kontynuował dyskusji z panem prezydentem, bo jak widać nie ma ona większego sensu, dlatego że pan prezydent jedyne co robi, to próbuje sprowadzić dyskusję do emocji i własnych odczuć, natomiast nie słucha tego, co się do niego mówi. I to jest bardzo, bardzo przykre, panie prezydencie, ale mam nadzieję, że w ten sposób traktuje pan tylko mnie, a nie wszystkich swoich współpracowników. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ze strony państwa radnych jeszcze chciał zabrać głos? Pan Zbigniew Kamiński, proszę bardzo. Czy wobec tego, panie przewodniczący, mam rozumieć, że te linki, które zostały wysłane do zarządu powiatu, mają
jakiś oddźwięk, czy bo mój wniosek zmierzał do tego, że ta dyskusja nad tym, co jeszcze nie jest wprowadzone do po prostu obrad, powinna być skończona. I czy teraz ten wniosek wejdzie w życie, to chciałbym też wiedzieć, czy tutaj stanowisko potencjalnie adresata, no bo nie będziemy ukrywać, że w tym apelu adresatem jest zarząd powiatu. Czy zarząd powiatu w tym wypadku już w jakiejś kwestii się skomunikował panem, że będą mogli uczestniczyć w tych obradach? W rozmowie z członkiem zarządu powiatu powiedział, że wsłuchuje się w sesję, ale czy będą uczestniczyć, to rozważam, czy czas im na to pozwoli. No, wysłane zostały zaproszenie przez sekretariat. Osobiście dzwoniłem do pana starosty, który przez sekretariat, pani sekretariat powiedziała, że pan starosta rozmawia przez telefon, ale przekażę mu, że takowe zaproszenie ze strony rady jest. Więc no trudno bym teraz wsiadł w samochód i jechał osobiście, skoro no, droga... Nie mówię o osobistym tutaj przybyciu, bo to by było już w ogóle mierzającym poniżej traktowania odpowiednich osób w nieodpowiedni sposób. Więc dlatego to moje pytanie, że skoro przez pół dnia takowa propozycja i zaproszenie nie było wystosowane do zarządu, czy ten link wysłany po prostu jest na tyle wiarygodny i czy będzie możliwość ewentualnie zadania pytań, czy usłyszenia głosu właśnie zarządu. To tyle mojego słowa w tym temacie. Nie wiem, co pan radny zamierza na tyle wiarygodny. Czyżby pan w wiarygodność wysłania linków wątpił, bo nie bardzo to rozumie. Zostało przez Biuro Rady Miejskiej wysłane takie linki z zaproszeniem, tak jak pani, do państwa radnych, tak również do członków Rady Zarządu Powiatu. Tak, no tylko, że my dyskutujemy na sekretariat. Tak. Sekretariat potrzebujemy tyle czasu, w związku z tym wcześniej nikt o tym zaproszeniu nie pomyślał, że osoby bezpośrednio zainteresowane będą mogły się wypowiedzieć w tym temacie. Dziękuję. Mają w tej chwili też możliwość wypowiedzieć się. Jak mówię, dzwoniłem osobiście z członkiem zarządu powiatu, z panem Michałem Czechowiczem rozmawiałem. Szanowni Państwo, ze strony pana radnego jak najbardziej mógł paść wniosek o zamknięcie dyskusji, byłby to wniosek dopuszczalny. Czy mamy jeszcze ze strony państwa radnych jakiś głos dyskusji? Pani Marzanna Popławska. Panie przewodniczący, szanowni państwo, czy mamy potwierdzenie, że członkowie zarządu będą brać udział w tej sesji? Trzeba by pytać członków zarządu powiatu, czy będą brać udział, czy chcą brać udział. No, informacja do sekretariatu dotarła. Mamy potwierdzenie, że dotarła do państwa członków zarządu powiatu. Taką informację mamy. No ja przed chwilą rozmawiałam, informowałam się z panem starostą. Pan starosta mówił, że żadnej informacji nie otrzymał. W związku z tym składam wniosek formalny o przerwę do jutra. No to jest wniosek formalny, jest dopuszczalny taki wniosek, z tym, że nie wiem, dlaczego ktoś z państwa prowadził błąd. Powtarzam, mamy potwierdzenie z sekretariatu starostwa, że linki dotarły. Jeżeli państwo mają wątpliwość, jest to do sprawdzenia. Ale skoro jest ze strony pani radnej wniosek, z tym, że szanowni państwo, musicie wiedzieć jedno, że pierwszym wnioskiem, który był wniosek pana prezydenta o włączenie. Był pierwszy wniosek pana prezydenta i wymaga tak naprawdę... Panie przewodniczący, mogę? Zapytam pana mecenasa, jak on to widzi, czy na przykład wniosek teraz o zrobienie przerwy jest zasadny, czy po prostu... No nie wiem, dlaczego tak po prostu państwo chcecie, żeby... Panie mecenasie, proszę o opinię w tej sprawie. Szanowni państwo, w mojej ocenie wniosek o przerwę powinien być głosowany w pierwszej kolejności. To jest wniosek formalny. Zgodnie ze statutem no, takie wnioski w pierwszej kolejności są głosowane. Jeśli ten wniosek uzyska akceptację, to w dniu jutrzejszym, oczywiście jeżeli nie padną jakieś inne wnioski, zaczniemy od tego samego punktu, czyli będziemy przed głosowaniem o wprowadzeniu projektu apelu pod obrady sesji, pod obrady Rady Miejskiej. Okay.
Okej, jak najbardziej chciałem się tylko upewnić, żeby gdzieś ktoś mnie zarzucił. Czyli szanowni państwo, w związku z tym, że wpadł wniosek formalny ze strony radnej pani Marzanny Popławskiej o ogłoszenie przerwy, tylko proszę sprecyzować, od dzisiaj przerwa dokąd, do jutra, do poniedziałku, do niedzieli, do której godziny pani o taki wniosek występuje. Słucham. Wnioskuję o przerwę w obradach sesji do jutra, do godziny 10. No to zostanę pani, czyli do 10, tak rozumiem? Okay. Takowy wniosek przegłosujemy teraz. W sposób tak, jak czyniliśmy to pierwotnie, czyli ja każdego z państwa radnych po kolei będę wyczytywał i pytał o zdanie. Czy jest za, czy przeciw, czy się wstrzymuje. Pan Kazimierz Bara. Nie słyszę. Wrócimy do pana Kazimierza. Pan Jarosław Batorski. Dziękuję. Myślę, że rozumiejąc intencje pani Marzanny Popławskiej, jednak szanowni państwo, zważmy, że od ponad 4 godzin nie jesteśmy w stanie rozpocząć i jednak zważywszy na tę okoliczność, żeby już nie kontynuować tego absurdu, jak to powiedział pan radny Cezary Krawczyk, z czym się zgadzam, jestem przeciw, przejdźmy do procedowania. Dziękuję bardzo. Pan Konrad Borowski. Jestem przeciw, drodzy państwo. No, mam problem z łącznością, przepraszam, ale jestem przeciw. Pan Krzysztof Dziewałtowski. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan Michał Jodłowski. Wrócimy do pana Michała. Pan Zbigniew Kamiński. Jestem za przerwą. Dziękuję. Pani Barbara Klatka. Jestem za. Dziękuję. Pan Cezary Krawczyk. Jestem za. Dziękuję. Pan Piotr Krzysztofik. Popieram wniosek, jestem za. Dziękuję. Pan Michał Kucharski. Jestem za, dziękuję. Dziękuję. Pan Piotr Kucharski. Za wnioskiem pani radnej, dziękuję. Dziękuję. Pan Krzysztof Kuchta, jestem przeciw. Pan Kazimierz Pietrzyk. Przeciw jestem. Dziękuję. Pani Marzena Popławska. Jestem za. Dziękuję. Pani Elżbieta Przedbora. Przeciw. Dziękuję. Pani Barbara Roguska. Jestem za. Pan Marcin Rybak. Jestem przeciw. Dziękuję. Pani Urszula Seredyn. Jestem przeciw. Dziękuję. Pani Beata Sańczyk. Nie ma, wrócimy jeszcze za chwilkę. Pani Agnieszka Walasik. Jestem za. Dziękuję. Pani Tomasz Wawro. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan Nadia Bitczak. Jestem za. Dziękuję. Pan Andrzej Wodziński. Jestem za. Dziękuję. Wrócę jeszcze. Pan Kazimierz Baran dzwonił telefonicznie, ma problem z łącznością, jest za, więc odhaczam ten głos jako za. Pan Michał Jodłowski. Popieram wniosek. Dziękuję. I mamy jeszcze pani Beata Stańczyk. No nic. Nie bierze udziału w głosowaniu. Wobec powyższego, szanowni państwo, w głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Ja tylko pozwólcie chwilkę, policzę ile osób za, ile było przeciw. Jest przerwa. Jest przerwa. To przecież bez liczenia. Wszystko się zgadza bez liczenia, tylko ja jestem zobowiązany podać prawdziwą liczbę państwu. Więc szanowni państwo, w głosowaniu, tak jak wspomniałem, wzięło udział 22 radnych. Za przerwą do dnia jutrzejszego do godziny 10 oddano 13 głosów, przeciw 9. Za to, szanowni państwo, zgodnie z państwa życzeniem i co dało odzwierciedlenie w głosowaniu, ogłaszam przerwę do jutra do godziny 10. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do widzenia wszystkim. Jutro będą... Ale przed sesją zapraszam na morsowanie dla ochłody. Dziękujemy.
Do widzenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Jedyna rada w Polsce, która robi przerwę dzienną na porządku obrad. Jutro wszyscy będą wszystko wiedzieć.